Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, 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 raz. Szanowni Państwo, każdy uniwersytet, akademia, uczelnia wyższa to miejsce, gdzie prowadzi się rozmowy, przedstawia się swoją argumentację, swój. Nie wiem, czy panowie informatycy będą mogli sobie tutaj poradzić z tym problemem. Szanowni Państwo, jeszcze raz witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Każdy uniwersytet, każda akademia, uczelnia wyższa to takie szczególne miejsce, gdzie prowadzi się rozmowy, przedstawia się swoje racje, swoją argumentację, swoje pomysły. To miejsce dysput o różnym charakterze, o różnej również naturze. Dlatego Akademia Zamojska zaprosiła do wspólnej rozmowy, do wspólnej debaty kandydatów na prezydenta miasta Zamość. Zaproszenie to przyjęli pani Agnieszka Jaczyńska, Koalicyjny Komitet Koalicja Obywatelska. Witamy serdecznie. Pan Andrzej Wnuk, Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Wnuka. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Pan Dariusz Zagdański, Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Zagdańskiego, Razem w przyszłość. Dzień dobry Państwu. Pan Sławomir Zawiślak, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Pan Rafał Zwolak, Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Zwolaka. Już teraz mogę Państwa zapewnić, że będzie to na pewno udana debata i owocny czas spędzony razem z kandydatami na prezydenta miasta Zamość. A będziemy oczywiście rozmawiać według ogólnie przyjętych zasad szacunku i kultury, który obowiązuje przy tego typu debatach. Witam wszystkich Państwa w nowo wybudowanej auli Akademii Zamojskiej. Przypomnę, kilka dni temu ten budynek, ta część naszego kompleksu akademickiego została oddana do użytku. Witam przedstawicieli komitetów wyborczych. Witam bardzo serdecznie również Barawa. Witam studentów, młodzież, zaproszonych gości, a także wszystkich tych, którzy oglądają naszą transmisję poprzez kanał YouTube Akademii Zamojskiej, jak również kanały naszych lokalnych mediów. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym bardzo serdecznie powitać całe grono wykładowców, profesorów, wszystkich tych, którzy tutaj pracują i którzy są razem z nami. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nim rozpoczniemy naszą dyskusję, o zabranie głosu proszę doktora habilitowanego Pawła Skrzydlewskiego, profesora i rektora Akademii Zamojskiej. Szanowni Państwo, droga mojemu sercu młodzieży, cieszę się ogromnie, że Akademia Zamojska, która, jak tu już powiedziano, jest miejscem nie tylko edukacji, także zdobywania nauki, staje się miejscem debaty publicznej, debaty, która dotyczy naszego życia społecznego, lokalnego, politycznego. Jest to naturalna konsekwencja rozwoju Akademii. Dlaczego? Dlatego, że polityka jest realizacją dobra wspólnego, jest tą roztropną realizacją tego, co w przestrzeni życia publicznego powinno się znaleźć, ale wiadoma rzecz, to wszystko realizuje się przez ludzi. Żyjemy w życiu społecznym, w którym obywatele odpowiadają za to, kto sprawuje władzę. I cieszymy się ogromnie, że ta szansa właśnie wyborów jest również naszym udziałem. Mam nadzieję, że dzisiejsza debata pozwoli nam poznać tego najlepszego kandydata, który najlepiej przysłuży się dobru wspólnemu. Cieszę się ogromnie, że ta debata ma miejsce tutaj właśnie w Akademii Zamojskiej, miejscu, które, jak wiemy, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w kulturze Zachodu, w ogóle obok świątyni. I cieszymy się ogromnie z tego, że ta debata w istocie rzeczy wpisuje się doskonale również w zamysł samego Zamojskiego, który, jak wiemy, chciał, aby poznanie, aby formacja człowieka ostatecznie służyła także dobru wspólnemu, służyła także ukształtowaniu osób, które wchodzą w życie społeczne. Jeszcze raz chcę Państwa wszystkich powitać i podziękować za obecność. Dziękuję panu rektorowi za zabranie głosu. Ja nazywam się Łukasz Kot i będę miał przyjemność moderować dzisiejszą dyskusję. Szanowni Państwo, czas na przedstawienie pokrótce zasad naszej debaty. Rozpoczniemy na początku od autoprezentacji kandydatów. Każdy kandydat będzie miał po jednej minucie do zaprezentowania swojej osoby, swojej sylwetki. W drugiej części przejdziemy do rozmowy. Kandydaci odpowiedzą na 5 zagadnień, pytań problemowych i tutaj przewidzieliśmy po 2 minuty na każdą z odpowiedzi.
Kolejna część to część trzecia i 5 pytań od naszej publiczności, czyli od Państwa do wszystkich kandydatów. Kandydaci będą mieli czas 1 minuty na udzielenie odpowiedzi. Zaznaczę już w tym momencie, że pytania z sali będą kierowane do wszystkich kandydatów. Każdy z kandydatów będzie odpowiadał na Państwa pytanie. I na koniec każdy z naszych gości będzie mógł także w ciągu 1 minuty podsumować naszą debatę, a także odpowiedzieć nam pytanie, dlaczego warto oddać głos właśnie na niego. Szanowni Państwo, w takim razie rozpoczynamy naszą debatę od autoprezentacji kandydatów. Przypomnę, każda z osób będzie miała, ma po 1 minucie, by zaprezentować się swoim wyborcom. Oczywiście proszę o zachowanie rygoru czasowego. Tutaj widzimy minutnik, który także będzie obsługiwany i będziecie Państwo mogli zerkać na czas. A rozpoczynamy od pani Agnieszki Jaczyńskiej. Dzień dobry Państwu. Jestem z zawodu nauczycielką historii. Od 1992 roku związaną ze szkołami społecznymi imienia Unii Europejskiej w Zamościu. Obecnie jestem wicedyrektorem szkoły i uczę historii. Jestem zamościanką od pokoleń. Moi rodzice także wywodzą się z tego miasta. Przez lata pracowali jako nauczyciele w zamojskich szkołach. Mój tata jest silnie osadzony z tragiczną historią naszego miasta i regionu, bo jest dzieckiem Zamojszczyzny. Startuję w tych wyborach, ponieważ uważam, że jest to poniekąd moja powinność obywatelska. Zawsze byłam osobą niezwykle zaangażowaną. Uważałam, że należy korzystać z praw, które gwarantuje nam nasza konstytucja i na pewnym etapie życia każdy z nas podejmuje swoje kolejne wyzwania. To jest moje kolejne wyzwanie. Startuję w tych wyborach dlatego, ponieważ chcę szybkiego rozwoju Zamościa. Chcę, aby Zamość rozwijał się intensywnie, ponieważ Zamość zasługuje na więcej. Dziękuję bardzo. O autoprezentację proszę pana Andrzeja Wnuka. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Andrzej Wnuk. Od 9 lat jestem prezydentem Zamościa. Nigdy wcześniej nie pracowałem w samorządzie ani w polityce. Byłem dziennikarzem, przedsiębiorcą, menadżerem. I taki styl pracy w samorządzie najbardziej mi odpowiada. To są najważniejsze wybory. Dla mnie osobiście nie jest żadnym plusem, czy też żadną karierą bycie posłem czy senatorem. Dla mnie bycie prezydentem w moim ukochanym mieście to jest najważniejsza rzecz w życiu, dlatego robię to od 9 lat z pełnym zaangażowaniem. Chcę robić to jeszcze przez kolejne 5 lat po to, żeby dokończyć inwestycje, które rozpocząłem w Zamościu i zmieniać ten Zamość na lepsze. Zamość jest wspaniałym miastem, pełnym ciepłych ludzi, serdecznych ludzi, pełnym młodzieży, pełnym zaangażowanych społeczników i takim powinien zostać za 5 lat. Powinien zmienić również się, jeśli chodzi o infrastrukturę i na tym polu widzę duże możliwości jeszcze pracy. Stąd też moja decyzja o kandydowaniu po raz ostatni w wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Dariusza Zagdańskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, Dariusz Zagdański. Na co dzień pracuję w Sądzie Rejonowym w Zamościu jako kurator. Od 18 lat już posiadam ogromne doświadczenie samorządowe w pracy samorządowej jako radny Rady Miasta Zamościa. Znam bolączki tego miasta, znam potrzeby tego miasta i wizję posiadam tego miasta, rozwoju tego miasta. Idziemy jako komitet z sercem. Ja idę do mieszkańców miasta z sercem. Już rozdaliśmy ponad 1000 serc. Mam nadzieję, że w przyszłości rozdamy kolejne 1000 i każdy z mieszkańców będzie nas postrzegał właśnie jako tych ludzi, którzy mają serce do mieszkańców miasta Zamościa i będą rozmawiać z mieszkańcami Zamościa. Mamy nadzieję także, że stworzymy tutaj dodatkowe miejsca pracy. Stawiamy tak naprawdę na dwie strategiczne inwestycje, a mianowicie pierwsza inwestycja to centrum edukacyjno-biznesowe, druga inwestycja to aquapark. Dziękuję bardzo. Jako kolejny głos zabierze pan Sławomir Zawiślak. Sławomir Zawiślak, absolwent historii katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2005 roku parlamentarzysta już 6. kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ale ponieważ od
końca lat 90. jestem społecznikiem, pracuję w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ze wspaniałą grupą osób, krzewiąc patriotyzm. Jestem też prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, ale też miałem swoje lata pracy w administracji rządowej i samorządowej. Postanowiłem, że dzisiaj tutaj usiądę z Państwem w debacie prezydenckiej jako kandydat na urząd prezydenta miasta Zamościa. Mam wiele pasji, między innymi sportowe, jazda na rowerze. Bardzo lubię grzyby zbierać, ale ostatnio byłem chyba 10 lat temu, ponieważ nie miałem czasu, żeby na te grzybki pójść, ale myślę, że dzisiaj w czasie swojej debaty przedstawię Państwu kilka pomysłów na Zamość. Mam wokół siebie ludzi kreatywnych, wspaniałych społeczników, z którymi współpracuję i tworzymy drużynę. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę również pana Rafała Zwolaka. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Zwolak Rafał, 48 lat, z wykształcenia magister socjologii. Studiowałem również informatykę. Jestem również technikiem, informatykiem. 20 lat życia pracowałem w Telekomunikacji Polskiej SA, później Orange na stanowisku menadżera, specjalisty do spraw analiz technicznych. Byłem również dyrektorem. Ostatnie moje 4 lata pracy zawodowej związane jest z branżą fotowoltaiczną, OZE, odnawialne źródła energii, czyli to, co może dawać nam wszystkim duże oszczędności. Jestem radnym, szanowni Państwo, 3 kadencje, więc praca w samorządzie i problemy miasta nie są mi obce. Cieszę się, że mogę być tutaj również z młodymi ludźmi, porozmawiać o przyszłości miasta. Dla młodych ludzi, jeżeli ja zostanę prezydentem, zrobię wszystko, aby was zatrzymać w tym mieście i będę robił też wszystko, żeby wasze koleżanki, wasi koledzy mogli wrócić. Ci, którzy już wyjechali do Zamościa, z Zamościa, mogliby tu wrócić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za nami autoprezentacja, przed nami debata, rozmowa na kilka zagadnień. Za chwilę przedstawię Państwu zagadnienia, tematy do rozwinięcia. Przypomnę, każdy z kandydatów będzie miał po 2 minuty na odpowiedź. Nadmienię, że pytania zostały przygotowane przez w gronie pracowników Akademii Zamojskiej. Pierwsze pytanie. W ostatnich latach Zamość boryka się ze spadkiem liczby ludności. Jaką receptę mają Państwo na to, by młodzi ludzie mogli zostać w Zamościu? Tutaj rozwijać się, prowadzić firmy, czy znaleźć dobrze płatną pracę bez konieczności wyjazdu do metropolii? Jako pierwsza na to pytanie odpowie pani Agnieszka Jaczyńska. To jeden z najistotniejszych problemów Zamościa, rzutujący na wiele obszarów funkcjonowania naszego miasta i z mojej perspektywy 2 podstawowe problemy, które należałoby rozwiązać i które pomogłyby pozostać młodym ludziom w Zamościu albo zachęcili tych, którzy na przykład wyjechali na studia, aby zdobyć wiedzę, doświadczenie, to są 2 zasadnicze kwestie. Dobra praca, praca zgodna z kwalifikacjami tych młodych ludzi, zgodną płacą. I druga rzecz to możliwość pozyskania tanich mieszkań. Mieszkań, które pozwolą im budować tutaj swoje życie, swoją przyszłość, myśleć o tym, aby założyć rodzinę i stać się częścią tej społeczności na dłużej. I oczywiście w swoim programie zawarliśmy kilka punktów, które odnoszą się do tego problemu i które być może pomogą rozwiązać ten problem. Jednym z nich to jest między innymi wdrożenie projektu społecznej inicjatywy mieszkaniowej, która pozwoli właśnie na wybudowanie tanich mieszkań na wynajem. Druga rzecz to jest kwestia stworzenia rynku pracy i tutaj widzę ogromną przestrzeń do realizacji tego założenia we współpracy z istniejącym już biznesem i przedsiębiorcami Zamościa, ale widzę to w nieco innej jakby formacji. Będę chciała powołać przy prezydencie miasta Radę Biznesu, Zamojską Radę Biznesu i będzie to moim zdaniem ciało, które wraz z prezydentem, z Radą Miasta powinno przygotować taką strategię dla młodych ludzi. Widzę też ogromną możliwość, czy też wpływ na to, we współpracy z uczelniami wyższymi Zamościa i będziemy o tym dzisiaj jeszcze szerzej mówić, więc nie będę zatrzymywać się nad tym punktem. I kolejna rzecz, zabezpieczenie miejsc w żłobkach, przedszkolach i bardzo dobra edukacja.
Dziękuję bardzo. Na to samo pytanie odpowiada pan Andrzej Wnuk. Szanowni Państwo, warto sobie uświadomić, jak wygląda rzeczywiście ta skala spadku ilości mieszkańców w Zamościu. To jest przez ostatnie 5 lat około 7%. Jest to średnia wojewódzka, czyli na przykład Chełm, Przemyśl, inne miasta mają bardzo podobną demografię. Wynika to z dwóch rzeczy. Pierwsza to rozlewanie się miasta na przedmieścia, czyli wyprowadzanie się do gminy Zamość, ale także niestety z pandemii. I to był duży problem, jeśli chodzi o kwestię ilości mieszkańców. Natomiast są miasta w Polsce, gdzie ubytek mieszkańców przez ostatnie 5 lat był jeszcze większy. Największym takim miastem jest Sopot, gdzie ubyło 10% mieszkańców w ostatnich 5 latach. A dlaczego tak się stało? Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, Sopot postawił w gruncie rzeczy na jedną monokulturę gospodarczą, czyli na turystykę, co spowodowało przy pandemii, przy różnych problemach, problemy również w branży turystycznej, ale po drugie też nie rozwijał gospodarki i nie rozwijał bazy lokalowej. SIM-y, szanowni Państwo, nie są rozwiązaniem na problemy młodych ludzi. Myśmy się nie zdecydowali wejść jako miasto do SIM-u, ponieważ mamy TBS. TBS jest lepszym rozwiązaniem. Czynsze w TBS-ie kosztują 10,50, 11,50 za metr kwadratowy. W SIM-ie będą kosztowały, tak jak w Mieszkanie Plus, 20-30 zł za metr kwadratowy. Stąd też to rozwiązanie nie będzie dobre dla miasta, ani dla młodzieży. Dobrym rozwiązaniem dla młodzieży, gdzie w Zamościu pracuje ponad 24 tysiące ludzi, jest wyzwalanie własnej przedsiębiorczości, jest robienie różnego rodzaju firm, startupów, spółek i my w tym pomagamy, zarówno jako Powiatowy Urząd Pracy, ale także jako miasto, jako Urząd Miasta. Staramy się, żeby tego typu przedsiębiorczość rozwijała się nie tylko na naszej podstrefie gospodarczej, ale w całym mieście. Całe miasto jest objęte strefą aktywności gospodarczej, zwolnieniami podatkowymi dla osób zatrudniających nowych pracowników. Dziękuję bardzo. A teraz pan Dariusz Zagdański. Szanowni Państwo, jako były wykładowca uczelni wyższej, która tutaj istniała w Zamościu, a której obecnie już niestety nie ma, z czego jestem niezadowolony, zadam Państwu pytanie. Jak się Państwu żyje w Zamościu? Dobrze czy źle? Spodziewałem się takiej ciszy, więc nie ma zachwytu, ale cieszy mnie to bardzo, że jest na tej sali parę osób, które potwierdzają, że w Zamościu się żyje dobrze. Natomiast nie widzę entuzjazmu wśród innych osób, a na tej sali jest kilkadziesiąt osób, tak w mojej ocenie. Szkoda, że nie ma dużo osób młodych, bo inaczej byśmy tutaj może prowadzili ten moduł dyskusyjny. Niemniej, szanowni Państwo, jako komitet Razem w Przyszłość idziemy z pewnym programem. Programem dedykowanym dla mieszkańców miasta Zamościa, opartym na moim 18-letnim doświadczeniu. I ten program kształtuje się tak w 7 filarach, szanowni Państwo. Pierwszy program, filar właściwie, tak, dotyczy pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miasta. Drugi filar dotyczy wsparcia i rozwoju biznesu. Trzeci filar dotyczy edukacji, sportu i kultury. Czwarty dotyczy rodziny, polityki społecznej i zdrowia. Piąty dotyczy bezpieczeństwa. Szósty dotyczy mieszkalnictwa, a siódmy dotyczy ekologii. Szanowni Państwo, co do demografii. Demografia nam spada. Niestety. Trzeba otwarcie sobie tutaj powiedzieć, z jakich przyczyn. Nie może być tak, że pan prezydent składa na przykład projekt uchwały wycofujący się właściwie ze wsparcia tak zwanego becikowego. My to naprawiamy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze jak należałem do tego klubu, także dedykowanie programów społecznych jest jak najbardziej tutaj wskazane, żeby ten program... Muszę tutaj przerwać, dziękuję bardzo, jednak czas minął. Poproszę o zabranie głosu pana Sławomira Zawiślaka. Szanowni Państwo, oczywiście Komitet Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna ma też swój program, który przedstawił na konferencji prasowej
i też jest w internecie, natomiast chciałem powiedzieć tak, demografia spada, ale przyczyną tego, że ludzie wyjeżdżają z takich pięknych miast jak Zamość, to jest też polityka globalna, która powoduje to, że wspiera się metropolię. Przez wiele lat był model polaryzacyjno-dyfuzyjny wspierany przez poprzednie rządy, który powodował, że wspierano duże metropolie, tam były atrakcyjniejsze miejsca pracy i dlatego młodzi wyjeżdżali. Było 8 lat ostatnich rządów polityka zrównoważonego rozwoju oferowana poprzez wielkie środki finansowe dla samorządów i troszeczkę sytuację wyłagodziliśmy, ale rzeczywiście faktem jest, że w miastach średnich jest gorzej, chociaż mamy przykłady tutaj w naszym regionie miast średnich, które sobie świetnie radzą także w czasie różnych kryzysów. W moim programie powiem krótko, nowe miejsca pracy to nie tylko wspieranie przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców, którzy dają miejsca pracy, to jest aktywność powiatowego urzędu pracy, żeby szukać pieniędzy, czy je przekazywać tym, którzy chcą działalność utworzyć. To jest inwestor strategiczny, na pewno trzeba go poszukać, rozwijanie turystycznej oferty miasta Zamościa, bo też jest to kwestia ważna. Srebrna gospodarka, siwe włosy, powyżej 60 lat życia. Takie osoby potrzebują różnych zabiegów i to możemy tworzyć i działać. Te miejsca będą dla młodych ludzi. Wsparcie działalności stowarzyszeń, fundacji, tam też są miejsca pracy. I oczywiście ta sfera socjalnych zabezpieczeń, przedszkola, żłobki, dobra edukacja. To jest to, co może zatrzymać młodzież tutaj na miejscu. I ta edukacja kształcąca w dobrych zawodach, popłatnych tych zawodach, które nawet powodują, że pracując tutaj, mieszkając w Zamościu, można dobrze zarabiać i pięknie żyć w naszym mieście. Srebrna gospodarka, myślę, że to jest przyszłość. Niestety społeczeństwo nam się starzeje. W związku z tym młodzi będą mogli tworzyć wiele miejsc pracy dla jako pomocy osobom starszym. Dziękuję bardzo. I jako ostatni na to pierwsze pytanie odpowie pan Rafał Zwolak. Dziękuję. Bardzo dobre pytanie. Szanowni Państwo, ja z zawodu jestem socjologiem. Socjologia to jest dziedzina nauki, która patrzy na całość jednostki, na grupy społeczne. Różni się tym od psychologia, patrzy na jednostki. I szanowni Państwo, posłużę się liczbami. Według GUS-u Zamość mocno się wyludnia, tak jak mówili poprzednicy, ale aby odpowiedzieć na to pytanie, popatrzmy dalej. Jeżeli byśmy popatrzyli na lata miasta Zamość 2004-2020, Zamość wtedy liczył 65 tysięcy mieszkańców, a już w 2020 roku jest nas mniej, czyli 59 tysięcy. I zwróćcie uwagę, że w 2023 roku jest już nas 58 tysięcy, a według deklaracji odpadów jest już nas o kilka tysięcy mniej. I szanowni Państwo, to jest ogromny problem dla Zamościa. Zamość przestaje być atrakcyjnym miastem i trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają? I jeszcze posłużę się liczbami, bo zwróćcie Państwo uwagę, że w latach, pod koniec w zasadzie lat 90. miasto Zamość liczył blisko 70 tysięcy mieszkańców. I teraz warto zadać sobie pytanie, co stało się z 10 tysiącami mieszkańców Zamościa? Przecież oni się nie rozpłynęli. Dlaczego uciekali? A właśnie dlatego, że nie mieli pracy i uciekali z Zamościa za pracą do innych miast. To jest proste. Mieliśmy wtedy zakłady pracy, gospodarka się kręciła. Jeżeli mamy pracę, to tak kupujemy u przedsiębiorców, wspieramy sklepy lokalne. Jeżeli nie mamy tej pracy, to logiczne, że będzie miasto się wyludniało. I co, szanowni Państwo, możemy zrobić? Oczywiście musimy postawić na gospodarkę. Mamy jeszcze atrakcyjne miejsca. Strefa ekonomiczna jest jeszcze te 10 hektarów, więc trzeba to wykorzystać. I ja będę to mówił cały czas. Zgodna rada. Zgodna rada to są pozwolenia na budowę między innymi dla TBS-u. Jeżeli nie będzie zgodnej rady, to takie decyzje nie będą podejmowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed nami drugie pytanie, drugie zagadnienie, ale pozostajemy w temacie demografii. Spadek liczby urodzeń przekłada się na mniejszą liczbę oddziałów w szkołach, a co za tym idzie również i etatów. Jak zamierza sobie z tym problemem poradzić przyszły prezydent miasta oraz jaki powinien być stopień nakładów na edukację w budżecie miasta, by była ona efektywna? Na to pytanie poproszę o odpowiedź pana Andrzeja Wnuka. Szanowni Państwo, niestety w tym pytaniu jest fałszywa teza. Od wielu lat w Zamościu nie ubywa młodzieży uczącej się w szkołach i zaopiekowanej w placówkach oświatowych. Jest to mniej więcej 17 100 dzieci, które w 2014
było to około 17 tysięcy. Nie zmienia się ta liczba, nie zmienia się liczba oddziałów. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że Zamość stał się centrum edukacyjnym całego dawnego województwa zamojskiego. Do nas przyjeżdżają dzieci z Chrubieszowa, Tomaszowa, część z Biłgoraja i z Kresnego Stawu. W związku z tym my takiego problemu w tej chwili nie mamy. Być może w przyszłości on będzie, ale na to rozwiązanie jest bardzo proste. Musimy dostosować ofertę edukacyjną po to, żeby dalej przyciągać do siebie dzieci z innych terenów. I to robimy. Nasze szkoły przez ostatnie lata inwestowały nie tylko w termomodernizację, nie tylko robiliśmy wszystko, żeby były piękniejsze, ale przede wszystkim, żeby były lepiej wyposażone. I myśmy, szanowni państwo, w ostatnich latach wydali ponad 40 milionów złotych na różnego rodzaju programy twarde, które pozwoliły wymienić sprzęt, pracownie w szkołach zawodowych, w szkołach ogólnokształcących i też zadbaliśmy, szanowni państwo, o nauczycieli, o kadrę. Miasto Zamość wydaje na oświatę średnio 4,5 tysiąca złotych na głowę mieszkańca. Taki hełm to jest 3,852, Lublin 3,541, Katowice 2,739, Poznań 2,847, czyli wydajemy na oświatę prawie dwa razy tyle, co duże ośrodki. Samo przez to rozumie się, że ta oświata jest doinwestowana i powinna mieć bardzo dobrą ofertę edukacyjną i w tą stronę będziemy szli. Na pewno nie będziemy starali się oszczędzać na oświacie i to się nie dzieje. W Zamościu jest mniej więcej tyle samo oddziałów sportowych w szkołach, co w sześciokrotnie większym Lublinie. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Dariusza Zagdańskiego. Dziękuję. Szanowni państwo, powiem wprost, że dobrze opłacany nauczyciel, pedagog, to dobrze wykształcony uczeń czy student. I dzisiaj, szanowni państwo, baza edukacyjna powinna się opierać na nowych kierunkach, kierunkach informatycznych związanych z cyberbezpieczeństwem, ale także z zabezpieczeniem społecznym starzejącego się naszego społeczeństwa. I to są podstawy do tego, żeby edukacja w Zamościu kwitła w sensie takim branżowym. To jest jeden element. Drugi, szanowni państwo, element, czego miasto potrzebuje, to wsparcia finansowego ze strony rządzących. Nie możemy tutaj dalej ukrywać, i to wszystkie samorządy mają z tym problem w Polsce, że finanse nie są nam obce. W 2022 roku z budżetu miasta Zamość dołożyliśmy do oświaty ponad 50 milionów złotych. W 2023 do oświaty dokładamy już 57 milionów złotych. Prognozy na następne lata są jeszcze większe. My jako miasto zadłużone na kwotę 250 milionów złotych możemy powiedzieć sobie otwarcie, że mamy z tym problem, a nie chcielibyśmy, żeby ten problem występował. I dlatego w mojej ocenie powinniśmy wszyscy tutaj i pan prezydent i my jako radni apelować do obecnie rządzących, żeby ten problem systemowy rozwiązać w całym kraju, żeby nauczyciele żyli godnie, a studenci mieli odpowiednią bazę dydaktyczną, nowoczesną bazę dydaktyczną, bo jeżeli ja słyszę, że na Akademii Zamojskiej, właśnie tu jesteśmy, mamy jeszcze analogowe urządzenia do pomiaru natężenia prądu czy mocy prądu, to gdzie my jesteśmy, czy powinniśmy tak kształcić studentów, czy też nie. W mojej ocenie Akademia powinna dostać tutaj wsparcie. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Zawiślak. Szanowni państwo, Jan Zamojski powiedział, takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie. W związku z tym myślę, że każdy mieszkaniec Zamościa, mimo że rzeczywiście nakłady na oświatę są wielkie, nie będzie grosza szczędził, żebyśmy te pieniądze wydawali, dlatego że kształcimy swoje dzieci, swoje pociechy, które najlepiej by było, gdyby założyły firmy czy pracowały w naszym regionie, ale gdyby pojechały gdzieś dalej, a później do nas wróciły, a też żeby im się dobrze w życiu działo, to na pewno nie żalej z tych pieniędzy. W związku z tym nie wolno na oświacie oszczędzać, na nauczycielach, którzy uczą dobrze młodych ludzi. Myślę generalnie, zgadzając się z panem tutaj Zagdańskim, że władze państwowe od wielu lat zapomniały o subwencji oświatowej. Mogę na usprawiedliwienie powiedzieć, że przez 8 lat ostatnich były bardzo wielkie
pieniądze na infrastrukturę samorządową. W innych dziedzinach samorządy dostały bardzo wielkie pieniądze, natomiast tutaj z oświatą jest słabo. W związku z tym jako prezydent na pewno byłbym aktywnym członkiem trójstronnej samorządowej komisji, która współpracuje z rządem, żeby te tematy braku tej subwencji podnieść i skutecznie przeprowadzić. Ważna jest kwestia pozyskiwania dalej środków miękkich, które by służyły do wyposażenia szkół, szczególnie w tych kierunkach najbardziej atrakcyjnych do wykształcenia, czy też pomagałyby nauczycielom w ich pracy. To jest FS, Ministerstwo Obrony Narodowej, współpraca z przedsiębiorcami. Ja tutaj na terenie powiatu udało mi się wesprzeć pismem Branżowe Centrum Umiejętności, które powstało w Zwierzyńcu z pieniędzy rządowych. Szkoda, że w Zamościu takie centrum nie powstało. Jest kwestia oczywiście pracy też miejscowej, czyli Wydział Oświaty, dyrektorzy powinni być wszyscy ci nagradzani, którzy mają kreatywne pomysły, które powodują jakiekolwiek oszczędności, bo jak to mówią ziarnko do ziarka, może się zebrać duża kwota, a są takie zakresy możliwości, przeglądy techniczne wykonywane przez pracowników miasta, zakupy programów różnego rodzaju wspólnie dla szkół i inne. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Zwolak. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja zacznę od końca. No najlepiej by było, żeby do subwencji miasto nie dopłacało, ale przecież to jest niemożliwe. I czy prezydent ma jakiś wpływ na demografię? No szanowni Państwo, sam w pojedynkę oczywiście nie, ale to są miejsca pracy, to są mieszkania dla młodych ludzi i w taki sposób trzeba to zmieniać. Szanowni Państwo, posłużę się jeszcze liczbami. W 2023 roku, pewnie Państwo wiecie, że było 966 urodzeń, a blisko 1500 zgonów, czyli prawie ponad więcej osób umarło niż się urodziło. Dodatkowo młodzi ludzie uciekają z miasta, to co już też poprzednicy mówili. Wyjeżdżają na studia i tutaj już nie wracają. I z analizy, jaką pobrałem sobie z Urzędu Pracy, analizując kolejne lata, okazało się, że blisko 2500 młodych osób, 2480 dokładnie, młodych osób wyjechało z Zamościa i już nie wróciło. Ale najciekawsze jest to, że to były osoby, które wyjechały z Zamościa i dostały tak zwany bon przesiedleńczy, czyli kształcimy młode osoby, płacimy za to, a one wyjeżdżają do pracy, do innych miast. I to jest, szanowni Państwo, bardzo złe. I to powinniśmy zmienić, to jest powinien być też priorytet. Problem jest ogromny, ponieważ dowiaduję się od nauczycieli, że namawia ich się obecnie, aby brali tak zwane urlopy na poratowanie zdrowia. To tym bardziej obrazuje skalę tego problemu. I szanowni Państwo, jak byłem radnym, to po pierwszej kadencji to do edukacji dopłacaliśmy kilkanaście milionów, w tej chwili dopłacamy 60. To jest olbrzymia skala. Co my możemy zrobić jako miasto? Szanowni Państwo, farmy fotowoltaiczne, pompy ciepła, żeby obniżyć stałe koszty funkcjonowania placówek. No to jest podstawa. Jeżeli będzie placówki oświaty będą miały tańsze koszty, no to oczywiście nie będziemy musieli tyle dopłacać. To jest proste. Dziękuję bardzo. I jeszcze na to samo pytanie odpowie pani Agnieszka Jaczyńska. Ja postaram się z pozycji praktyka. Będziemy mieli zasadniczy problem w kolejnym roku szkolnym 2024-2025 z tego względu, że do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych trafi jedynie połowa rocznika. W tej chwili w szkołach podstawowych zamojskich mamy po jednym oddziale klasy ósmej. To wszystko, proszę Państwa, przekłada się oczywiście na ilość oddziałów, które będą mogły powstać w szkołach ponadpodstawowych. To się przekłada na liczbę godzin dydaktycznych i przekłada się także na to, w jakim wymiarze będą pracowali nauczyciele. I oczywiście w tej chwili nauczyciele są w pewien sposób zabezpieczeni, bo w ubiegłym roku, znaczy w obecnym roku szkolnym obowiązuje taka zasada zwiększonej ilości godzin ponadwymiarowych, które nauczyciele mogą realizować w swoim pensum. I w związku z tym zapewne jakiejś zapaści szczególnej nie będzie, ale nie będą to etaty w większości pewnie ponad 18 godzin. Tylko musimy wziąć pod uwagę również to, że taki stan rzeczy będzie obowiązywał przez 4 lata, dlatego że ten rocznik przejdzie przez 4-letnie liceum albo przez 5-letnie technikum. My widzimy jako nauczyciele, że dzieci jest mniej.
I oczywiście to, że zamojskie szkoły ratują się dziećmi przyjeżdżającymi do nas z terenu powiatu, czy nieraz szerzej także, to nie powinno usypiać naszej czujności. Uważam, że to jest kwestia wręcz zasadnicza. Jest wiele innych obszarów, na które trzeba w edukacji spojrzeć. To jest między innymi kwestia wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolach. To jest kwestia tego, w jakich warunkach i z jakim oprzyrządowaniem pracuje poradnia pedagogiczno-psychologiczna. To wszystko ma wpływ, proszę Państwa, na jakość kształcenia. I rolą miasta jest podnoszenie standardów także w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Przed nami trzecie pytanie problemowe, bardzo krótkie. Czy komunikacja miejska w Zamościu powinna być bezpłatna dla studentów i młodzieży uczącej się oraz emerytów i rencistów? Jako pierwszy odpowiada pan Dariusz Zagdański. Dziękuję, szanowni państwo. Oczywiście, że tak. Dlaczego tak? Od wielu, wielu lat jestem zwolennikiem bezpłatnej komunikacji, jeszcze za czasów pana prezydenta Marcina Zamojskiego. Takie projekty składałem i składaliśmy. Składaliśmy takie projekty też za czasów pana prezydenta Andrzeja Wnuka. Natomiast obecnie urzędujący pan prezydent podkreślał jeden aspekt, a mianowicie aspekt finansowy, że miasta po prostu na to nie stać. W mojej ocenie miasto stać na takie rozwiązanie i ono ma swoje zalety. Oczywiście pierwsza zaleta to zaleta edukacyjna i społeczna. Edukacyjna skierowana właśnie do studentów, obniżenie kosztów funkcjonowania życia w Zamościu. Darmowe przejazdy dla państwa, dla ludzi młodych stanowią zastrzyk gotówki. Ja mam, szanowni państwo, w swoim komitecie bardzo młodego człowieka, najmłodszego kandydata do Rady Miasta Zamość, pana Adriana Kulika. Witam serdecznie kolegę. Bardzo mi miło, że z nami jesteś. I właśnie Adrian chciałby korzystać z takich usług. Usług dostępności do przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską. Ale jest to także promocja dla samego zakładu, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu, która skutkuje lub może skutkować zwiększeniem przypływu pasażerów. Oczywiście tutaj też trzeba podkreślić jeszcze jeden aspekt kierowany do seniorów. Seniorzy też potrzebują takiego wsparcia, bo nie ukrywamy, że mają niskie dochody. Przy tych niskich dochodach muszą dostać wsparcie z samorządu. Następny aspekt to opracowanie nowego planu komunikacji, który by zapewnił stricte mobilność, o czym mówimy cały czas na sesjach Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pan Sławomir Zawiślak. Szanowni państwo, tak z przykrością mogę powiedzieć, że jako Polacy mamy bardzo wspaniałe cechy. Między innymi chcemy pomagać innym, przeznaczając dużą część budżetu na pomoc w ostatnim okresie czasu, chociażby uchodźcom. Chociaż się przyznam, że ja nie głosowałem tych ustaw, uznając, że pomagać możemy w różny sposób, ale jednak pieniążki te, które są wypracowane przez Polaków w lwiej części powinny pójść na nasze potrzeby, tutaj polskie potrzeby. W związku z tym też oczywiście uważam, że taka bezpłatna komunikacja dla młodzieży i dla seniorów w mieście Zamościu powinna być. Zauważyłem te inicjatywy radnych, które były odrzucane. Z tych danych, które ja posiadam, miasto aktualnie dopłaca do komunikacji około 6 milionów złotych, a z biletów uzyskuje 2 miliony złotych. W związku z tym przy założeniu przeprowadzenia różnych rozmów, chociażby z gminami ościennymi, pewne umowy są już podpisane, można by było osiągnąć taki efekt, że ta kwota, którą byśmy pokryli niejako dodatkowo tych około 2 milionów budżetu, nie byłaby dla taka kosztowna, ponieważ byłyby, no, że tak powiem, korzyści wielkie. Pierwsza jest korzyść społeczna, integracja. Zacznę od starszych osób. Starsze osoby często nie mają samochodu, są uzależnione od komunikacji miejskiej, są uzależnione od swojego portfela. W związku z tym, gdyby ta komunikacja była dostępna dla osób starszych, rozumiem, że częściej by odwiedzali wnuki, częściej by jeździli do swoich rodzin, częściej by i spokojnie, bez stresu wchodzili na zakupy, mniej by tych zakupów musieli nosić. Integracja także z mieszkańcami gmin ościennych po podpisaniu stosownych, dobrych umów dofinansujących MZK. Oczywiście ekologia.
Oczywiście bezpieczeństwo na ulicach, bo gdyby zamościanie chcieli częściej jeździć samochodami komunikacji publicznej, mamy bezpieczeństwo wyższe, mamy niezasiedlone, że tak powiem brzydko, parkingi. Jest wiele tych innych elementów, które tak samo młodzież, oczywiście podobnie, będziemy oferta dla studentów, dla ludzi młodych, którzy się uczą. Bardzo dobra oferta. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Zwolak. Proszę Państwa, faktycznie jakiś czas temu były przeprowadzone konsultacje społeczne, z inicjatywą wyszła Rada Miasta Zamość i faktycznie w tych konsultacjach społecznych wyszło, że mieszkańcy chcą darmowej komunikacji. Oczywiście, gdy zapytamy się kogoś, czy chce coś mieć za darmo, no to oczywiście, że powie tak. Tylko, że tutaj akurat i tak miasto dopłaca do MZK, więc to nie będą dla miasta aż takie koszty. I Szanowni Państwo, ja w swoim programie mam darmową komunikację, ale tutaj jesteśmy na uczelni i rozmawiamy o czym miasto może pomóc studentom. No oczywiście z taką inicjatywą można by było wyjść, że każdy student, który ma legitymację, też będzie mógł jeździć za darmo. Myślę, że to nie byłby problem, bo oczywiście nie każdy student rozumie, że mieszka w Zamościu, a karta zamościanina, którą ja mam w programie, bezpłatną komunikację dla mieszkańców z kartą zamościanina, to rozumiem, że nie każdy student mieszka w Zamościu. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o MZK i o biletach, to zwróćcie Państwo uwagę, że w Zamościu pojawiły się autobusy elektryczne. Oczywiście one z założenia powinny być tańsze w eksploatacji, ale są dużo droższe w zakupie, ale Szanowni Państwo, to jest tak, że dobry gospodarz najpierw powinien zbudować farmę fotowoltaiczną, która będzie te autobusy mogła ładować, a dopiero później kupujemy te autobusy. Dlaczego? To ja jestem z tej branży, zajmuję się fotowoltaiką i pierwszą rzeczą u siebie w domu, no, za prąd płaciłem około 5000 rocznie, więc gdy wymieniłem wszystkie urządzenia, jak czajniki, podgrzewam wodę elektrycznie, najpierw zrobiłem farmę fotowoltaiczną, a później dopiero już korzystałem z tego, więc za prąd nie płacę praktycznie wcale. Dlatego jeżeli chcemy obniżać te koszty i chcemy mieć darmowe bilety MZK, no to ta farma musi powstać. Musi powstać jak najszybciej, bo za chwilę naprawdę te koszty będą duże. Dziękuję bardzo. Mikrofon trafia tutaj na sam początek do pani Agnieszki Jaczyńskiej. My także w swoim programie zawarliśmy zapis dotyczący komunikacji miejskiej i przede wszystkim zwracamy uwagę na to, że należy dostosować rozkłady jazdy miejskiej komunikacji do zmieniających się potrzeb naszych mieszkańców. Docelowo zakładamy wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla posiadaczy karty zamościanina. Uważam, że istotną kwestią jest też wzięcie pod uwagę właśnie sytuacji studentów, tym bardziej jeżeli Zamość będzie chciał iść tą ścieżką, aby Akademia Zamojska rozwijała się i żeby do Zamościa przyjeżdżali studenci w większej liczbie niż dzieje się to do tej pory. Ale są jeszcze inne kwestie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia komunikacji miejskiej. Po moich spotkaniach z młodzieżą, a także z seniorami, pojawia się kilka takich istotnych postulatów. Młodzi ludzie mówią, że bardzo chętnie korzystaliby z komunikacji miejskiej częściej, gdyby na przykład było więcej kursów autobusów w newralgicznych godzinach, czyli na przykład w godzinach dojazdu do szkoły rano, albo w godzinach, w których oni kończą swoje zajęcia i muszą wrócić do domu, bądź muszą dojechać na przykład na Nowe Miasto, żeby dojechać do swoich domów poza Zamościem. Druga kwestia to jest autobus nocny. Młodzi ludzie podkreślali to bardzo często. W Zamościu brakuje nocnego autobusu. Żeby wrócić bezpiecznie do domu późną porą, muszą wracać taksówkami albo wzywać rodziców. Albo jest to mniej bezpieczne, jeżeli idą sobie przez miasto nie zawsze dobrze oświetlonymi ulicami. Seniorzy podkreślali to, że brakuje im na przykład kursów w miejsca, w które lubią jeździć, czyli ogródki działkowe. I jeszcze jedna kwestia. Uważam, że uwielbiam jeździć miejską komunikacją w Warszawie. Uważam, że jest naprawdę dobrze zorganizowana, ale to, co mi się tam podoba, to to, w jaki sposób są rozpisane rozkłady jazdu i tablice elektroniczne wskazujące dojazd autobusu na przystanek. Dziękuję bardzo. I na to samo pytanie odpowie pan Andrzej Wnuk. Dziękuję bardzo. Ja troszeczkę czasu zmitrężę na wyjaśnienia.
oświaty dopłacamy nie 50, a 78 milionów w 2023 roku, do komunikacji miejskiej 8,5 miliona, a nie 6. Powiatowy Urząd Pracy wydał 2400 bonów na przesiedlenie, ale 60% to są mieszkańcy powiatu, więc z miasta wyjechało 1000 osób przez 10 lat i to są jakby twarde dane. Natomiast Szanowni Państwo, jeśli chodzi o komunikację miejską, to my oczywiście jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby ta komunikacja była bezpłatna, ale zawsze jest jakieś ale. Ona musi być po prostu tania dla mieszkańców, bo ona nie jest darmowa. Wszyscy płacimy za to, że 20%, średnio 20% mieszkańców korzysta z komunikacji miejskiej. Oczywiście, że poprawiamy tą komunikację. Kupiliśmy elektryczne autobusy, z czego 4 to przegubowe i one w godzinach szczytu porannego i popołudniowego skutecznie załatwiły problem ciasnoty w pojazdach, w autobusach. Natomiast, Szanowni Państwo, jak wygląda kwestia odpłatności w tej chwili? Myśmy od 2013 roku, czyli za całej mojej pracy w ratuszu, nigdy nie podnieśli cen biletów. Wprost przeciwnie, obniżyliśmy bilety okresowe, studenckie, szkolne, czy też wprowadziliśmy bilety dla seniora. A zrobiliśmy to właśnie dlatego, Szanowni Państwo, żeby nauczyć młodzież i wszystkich mieszkańców zachęcić do tego, żeby stale korzystać z komunikacji. Żeby to nie było jednorazowe, że przejdziemy się raz autobusem, zrobimy sobie zdjęcie i będzie miło. Nie. Komunikacja powinna być jak najbardziej wybieraną formą transportu, ale stale. Stąd też na przykład wprowadziliśmy zasadę, że seniorzy po 70 roku życia w ogóle nie płacą za komunikację miejską. To myśmy zrobili. Wprowadziliśmy bilety, obniżyliśmy ceny biletów dla seniora po 67 roku. Za 60 zł można jeździć dowoli komunikacją miesięcznie. Wprowadziliśmy też bilety, Szanowni Państwo, dla młodych ludzi. I jeśli ktoś wykupi sobie semestralny bilet, to miesięcznie płaci za niego 19 zł. To naprawdę nie są duże pieniądze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed nami czwarte pytanie. Była mowa tutaj o bezpieczeństwie, więc poruszymy ten temat. Ważną kwestią dla osób w każdym wieku jest właśnie wspomniane bezpieczeństwo. Jaki mają Państwo pomysł, by w mieście każdy czuł się bezpiecznie, ale także i swobodnie? Jako pierwszy odpowie pan Sławomir Zawiślak. Szanowni Państwo, myślę, że w opinii mieszkańców miasta Zamościa, ale nie tylko, miasto Zamość jest miastem bezpiecznym, w którym mieszkają spokojni ludzie, którzy chcą funkcjonować w rzeczywistości bez konfliktów, bez zatargów. Oczywiście te ostatnie wypadki z udziałem młodzieży są rysą taką dużą na tym naszym obliczu, która się niestety zdarza, jak widać, na którą musimy pracować. W związku z tym wydaje mi się, że teraz przede wszystkim rzeczywiście powinniśmy zacząć od wychowania, czyli od intensywnej pracy z młodzieżą w szkołach, która to młodzież jest bardzo dobrze uczona i też wychowywana w domach, ale ci, którzy nie potrafią zrozumieć zasad współżycia społecznego, powinni jeszcze zderzyć się z brutalną sytuacją, na przykład lekcje prewencyjne w godzinach wychowawczych z udziałem policji, gdzie tam powiedzą o narkotykach, skutkach narkotyków, powiedzą funkcjonariusze policji czy inni specjaliści, czym się może zakończyć jakaś swada, kłótnia między młodymi, czego należałoby unikać. I to jest bardzo istotne, ważne. Gdybyśmy dotarli do młodych ludzi, mielibyśmy dużo mniej kłopotów. Oczywiście organizacja bezpiecznych przejść, oświetlenia w mieście, ulic, oczywiście współpraca z policją, kontynuacja dobrej współpracy z policją, oczywiście Straż Miejska nie od mandatów, nie mówię, że jest, ale jeszcze bardziej troskliwa, rozmawiająca z mieszkańcami, rozsądne, wzajemne wspieranie w tych zasadach bezpieczeństwa, czyli reagowanie. Jeżeli komuś się coś złego dzieje, nie bójmy się reagować. Są takie przypadki, gdzie czasami widzę w przestrzeni publicznej, ogólnopolskiej, ludzie boją się reagować i to jest przyzwolenie dla przestępców. Tego nie wolno robić. Oczywiście pod kątem tego, co się dzieje globalnie na świecie, to oczywiście pojawiły się elementy dyskusji na temat stanu schronów w mieście Zamościu. Niektórzy kandydaci na radnych o tym mówią, czy warto byłoby się tym może zainteresować. Cieszę się bardzo, że będzie pierwsza pomoc, tak? Kierunek na pomoc medyczna na uniwersytecie naszym tutaj na Akademii Zamojskiej. Ci ludzie też będą mogli nam pomóc w razie jakichś zdarzeń. Dziękuję bardzo. Na to samo pytanie odpowiada pan Rafał Zwolak. Szanowni Państwo, po kilku incydentach pobicia i jednego śmiertelnego, ja zacząłem się bardziej przyglądać sprawie bezpieczeństwa i wypadków w Zamościu i
Składałem taki wniosek do policji, spotykałem się w komendzie policji z naczelnikiem. Okazało się, że tam funkcjonował przez wiele lat zespół prewencji. To był zespół do spraw zwalczania przestępczości młodych. On funkcjonował przy wydziale kryminalnym. Niestety ten zespół został zlikwidowany. Oczywiście chodzi o pieniądze. I oczywiście wnioskowałem, żeby taki zespół powstał. On działał na zasadzie, że policjanci przychodzili do szkół, współpracowali z dyrektorami, z nauczycielami. I to było tak, że na początku dyrektorzy nie bardzo chcieli współpracować, ponieważ liczyły się statystyki i dane, ale później już to zaczęło się układać lepiej i to bezpieczeństwo poprawiało się. Zgłosiłem taki wniosek do policji. Myślę, że jeżeli ja będę prezydentem, no to będę naciskał policję, aby taki zespół powstał. Szanowni Państwo, monitoring, bezpieczeństwo. No niby kamer jest dużo, ale popatrzcie, nie mamy wszędzie tych kamer, nie mamy na wylotówkach. Wydaje mi się, że to powinien być też priorytet i to powinniśmy te kamery tam zamontować. Współpraca Straży Miejskiej, Policji, zarządów osiedli. Ona się odbywa, ale wydaje mi się, że można to poprawić, ponieważ niektóre zarządy naprawdę świetnie współpracują z Policją, ze Strażą Miejską. Naprawdę policjanci do niektórych zarządów przychodzą codziennie, a niektóre no wcale. I szanowni Państwo, ostatnio też mówi się dużo o schronach. Oczywiście ja też ten temat patrzyłem. Oczywiście nie będę tutaj krytykował naszego samorządu, ale znalazłem listę schronów, tam jest 17. I ostatnie dwie pozycje to jest Telekomunikacja Polska S.A. Szanowni Państwo, Telekomunikacji Polskiej S.A. nie ma już 20 lat, bo tam pracowałem. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią Agnieszkę Jaczyńską. Problem bezpieczeństwa jest oczywiście jednym z kluczowych problemów i on nie dotyczy tylko tego, czy jesteśmy skutecznie chronieni przed popełnianiem przestępstw przez mieszkańców Zamościa, ale on dotyczy kilku kwestii. Przede wszystkim kwestia uświadomienia ludziom, że mogą sami spowodować, że będzie nam się żyło bezpieczniej. Propagowanie postaw obywatelskich, postaw wspierających się sąsiedzko na przykład nawzajem. Zgadzam się oczywiście z tym, że warto pracować intensywnie i współpracować ze Strażą Miejską, z Policją, organizować wspólne akcje edukacyjne, przychodzić z tymi akcjami edukacyjnymi systematycznie do różnych środowisk, na przykład seniorów, bo jest to jedna z tych grup, które najczęściej padają ofiarami przestępstw różnego rodzaju oszustw. Policja zwraca na to bardzo baczną uwagę i monitoruje, że to jest taka biała plama i jest dużo do zrobienia. Druga rzecz, profilaktyka bezpieczeństwa w szkołach, wśród dzieci, wśród młodzieży. To są odpowiednie projekty, to są odpowiednie programy, o które miasto także może zadbać. Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałam powiedzieć, to postulaty zgłaszane przez seniorów, żeby na przykład w niektórych miejscach w mieście znalazły się defibrylatory, żeby w razie potrzeby można było udzielić szybko pierwszej pomocy. To jest kwestia innych bardzo prostych rzeczy. Monitoring w taki sposób ustawiony, w porozumieniu z policją, żeby to były punkty newralgiczne i te, w których z ich statystyk wynika, że najczęściej są dokonywane różnego rodzaju przestępstwa. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Krwiodawstwo. To też jest nasze bezpieczeństwo. Ostatnio dowiedziałam się, że jeżeli chodzi o miasto Zamość, to problem krwiodawstwa jest niezwykle istotny. Niewielu zamościan angażuje się w to. W powiecie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Wnuk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to rzeczywiście żyjemy w bezpiecznym mieście i potwierdzają to nie tylko statystyki, bo wykrywalność jest na poziomie od 81 do 83%, ale także ciągle spadająca liczba zarówno ciężkich przestępstw, jak i takich drobnych, najbardziej dokuczliwych nam. Tak samo jest, jeśli chodzi o wypadki drogowe. Dzięki ostatnim przebudowom dróg, dzięki wprowadzeniu rond, dzięki bezkolizyjnemu ruchowi na naszych ulicach. W ubiegłym roku na przykład nie mieliśmy żadnej ofiary śmiertelnej. Mieliśmy bardzo mało wypadków, nie mieliśmy też dużej ilości osób rannych, co jest naprawdę bardzo odczuwalne, jeśli się w tym mieście
na co dzień przybywa. Natomiast jaka jest recepta na poprawę jeszcze tego dobrego stanu? Przede wszystkim mamy w mieście bardzo dobrze działający monitoring, w sensie jest ponad 320 kamer. I one są na wylotówkach, wszędzie tam, gdzie budowaliśmy nowe ulice, przy ulicy Lubelskiej, przy ulicy Szczebrzeskiej, wszędzie tam są kamery zamontowane, specjalne. Natomiast dużym problemem jest to, że te kamery ktoś musi obsługiwać. Obsługuje to nasza Straż Miejska. Jak łatwo policzyć, przy takiej ilości kamer musiałaby liczyć pewnie ze 100 albo 150 osób, żeby to na zmiany dobrze obsługiwać. To jest oczywiście niemożliwe, bo pracuje tam 16 osób, więc to jest no, nie do ogarnięcia. Natomiast są nowoczesne środki, czyli na przykład sztuczna inteligencja, która bada zachowania ponadnormatywne, czyli takie niestandardowe i my z tego w najbliższych latach będziemy chcieli skorzystać. Chcemy spiąć wszystkie kamery w taką jedną sieć, gdzie będziemy mogli za pomocą specjalnych technologii wykrywać zdarzenia, które są niebezpieczne i angażować wtedy operatora oraz policję do takich zdarzeń, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś coś przegapi. Natomiast co do bezpieczeństwa schronowego, szanowni państwo, najlepszym schronem byłby tunel pod Zamościem, który miał być budowany w ramach CPK. Najlepszym schronem będzie parking podziemny, który chcemy zbudować. Tego typu rozwiązania są bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Dariusz Zagdański. Szanowni państwo, jako praktyk związany właśnie z bezpieczeństwem, powiem państwu tak. Ja ostatnio na ocenie bezpieczeństwa na Radzie Miasta pytałem się pana komendanta o pewne kwestie, kadrowe. Pan komendant miejski policji wskazał, że brakuje nam 38 etatów policji. Kilka lat temu było to nie do pomyślenia. Być może 32, przepraszam. Kilka lat temu było to nie do pomyślenia. A dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego o tym, że dwóch funkcjonariuszy policji obsługuje 5 gmin i 45 tysięcy mieszkańców od godziny 22 do 6 rano. Czy mamy wtedy poczucie bezpieczeństwa, czy też tego poczucia bezpieczeństwa nie mamy? Podobnie jest w mieście w Zamościu. Szanowni państwo, poprawa bezpieczeństwa to podstawa naszego programu. Płynność ruchu związana z ekologią, szanowni państwo, bezpłatne parkingi, wprowadzenie asystenta miejskiego, aplikacji. Te wszystkie elementy dedykowane dla poprawy bezpieczeństwa stworzą podwaliny dobrego funkcjonowania każdego mieszkańca miasta w tym zakresie. Natomiast, szanowni państwo, chciałbym podkreślić jeden aspekt. Jako prezydent miasta Zamościa na pewno będę zmierzał do tego, żeby było więcej patroli na ulicach miasta, Straży Miejskiej i Policji. Na pewno będę zmierzał do tego, żeby były dedykowane odpowiednie programy tak dla uczniów i studentów w zakresie bezpieczeństwa. To są podstawowe takie elementy, które nasz komitet wychodzi z inicjatywą dla mieszkańców miasta. I szanowni państwo, mam nadzieję, że uda nam się pomimo tych problemów finansowych wprowadzić rozwiązanie systemowe związane właśnie z bezpłatnymi parkingami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za nami 4 pytania problemowe, przed nami ostatnie już, 5, związane z naszą Akademią Zamojską. Jakie macie państwo wizje lub plany na współpracę samorządu miejskiego oraz Akademii Zamojskiej? Na jakich płaszczyznach miałaby się ona realizować? Czy macie państwo pomysły i projekty? Jako pierwszy odpowie pan Rafał Zwolak. Szanowni państwo, prezydent głównie odpowiada za szkoły podstawowe i średnie i przy pomocy subwencji no tutaj może pomagać. Oczywiście przy pomocy swojej administracji może wspierać Akademię Zamojską. To, co mówiłem wcześniej, ja ze swojej strony, gdy ja zostanę prezydentem, no to proponuję dla studentów również bezpłatną komunikację miejską. Szanowni państwo, w moim komitecie honorowym mam profesora Adama Opalińskiego, który wiele lat studiował w Waszyngtonie. Rozmawiałem z nim na temat Akademii. Mówi o współpracy, mógłby taką współpracę nawiązać. Myślę, że dobrze by było odnowić, odświeżyć współpracę ze wszystkimi miastami partnerskimi Zamościa, mamy ich trochę.
I myślę, szanowni państwo, że stale warto podnosić prestiż Akademii Zamojskiej. Jeżeli byśmy szli w tą stronę, o której mówię, no to przecież mamy Pałac Zamojskich. Można by było pomyśleć o kampusie z salami wykładowymi. Ja oczywiście zapraszam do rozmów i jestem chętny na współpracę z Akademią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią Agnieszkę Jaczyńską. Wyższa uczelnia w mieście to jest tylko wartość dodana dla tego miasta i jeżeli myślimy o mieście jako mieście takiego zrównoważonego rozwoju, no to trzeba myśleć, że miasto bez wyższej uczelni, wyższa uczelnia bez miasta to jest jakby osłabienie pójścia w tym kierunku. Ja ze swej strony deklaruję, że na tyle, na ile przestrzeń, w której może działać prezydent miasta, będę współpracowała oczywiście z wyższą uczelnią, która w Zamościu działa. Chciałabym, żeby Akademia Zamojska rozwijała się, żeby rozwijała się z dobrym planem. Chciałabym, żeby była akademią silną swoją kadrą naukową. Chciałabym, żeby Akademia Zamojska posiadała w większości kadrę stacjonarną, żeby to byli samodzielni pracownicy naukowi. Żeby tak się stało, trzeba Akademię wesprzeć. Trzeba stworzyć warunki ku temu, żeby do miasta przyjechali samodzielni pracownicy naukowi, żeby miasto mogło zaoferować im na przykład mieszkania, żeby miasto pomogło ich żonom, mężom, partnerom, partnerkom znalezienie tutaj swojego miejsca i swojej pracy. Kolejna rzecz to kwestia oferty edukacyjnej Akademii Zamojskiej. Uważam, że powinna być ona także kształtowana w porozumieniu z tym naszym tutejszym rynkiem, z naszym na przykład biznesem, przedsiębiorstwami, żeby połączyć to, co jest atutem Zamościa, w czym Zamość, z czego Zamość jest na przykład znany. Rozszerzyłabym na przykład ofertę kształcenia na kierunkach medycznych, gdyby to tylko było możliwe, we współpracy ze szpitalem Jana Pawła II, prawda? Wiem, że nie jest to szpital zarządzany przez miasto, ale rolą prezydenta jest także mediowanie w tym zakresie. I wreszcie, proszę państwa, wyższa uczelnia powinna być centrum życia kulturalnego. Stwórzmy studentom taką możliwość w postaci klubu studenckiego. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Wnuk. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, nawet nie żałuję tego, że prezydent nie ma takiej mocy, żeby wybierać wykładowców i wspierać ich rodziny. Od tego jest oczywiście Senat. Szacowny Senat, jak i rektor, ale nam z rektorem naprawdę dobrze się współpracuje. Studenci Akademii Zamojskiej odbywają praktyki w naszym Wydziale Turystyki i Promocji z kierunku turystyka i promocji, z kierunku rynek sztuki, pomagają nam w Wydziale Kultury i Sportu przy organizacji wystaw. Jesteśmy naprawdę zadowoleni także z tego, że możemy pomagać Akademii Zamojskiej wynajmując za darmo, użyczając salę konsulatów na różnego rodzaju sympozja, konferencje, wspierając też w tej działalności promocyjnej na zewnątrz, czy pomagając przy organizacji juwenaliów. Natomiast naszym celem od początku było to, żeby Akademia w Zamościu znalazła swoje miejsce w postaci kampusu. Proponowaliśmy oczywiście władzom uczelni Pałac Zamojskich, natomiast koszt rewitalizacji tego obiektu to jest 100-150 milionów, więc pewnie taniej będzie wybudować nowy kampus i też mamy ofertę w tym zakresie dla władz. Rozmawialiśmy zupełnie niedawno z panem rektorem na temat Błonia Zatorze, gdzie mamy całkiem sporą działkę pod usługi oświaty i nauki i tam chcielibyśmy docelowo zbudować duży kampus dla Akademii Zamojskiej w pobliżu pięknego terenu zalewu, w pobliżu Lasku Żdanowskiego, który za chwileczkę będzie rewitalizowany. Obiekt, który można by było powiedzieć, będzie nową 21-wieczną Akademią Zamojską. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Teraz pan Dariusz Zagdański. Szanowni państwo, ja lubię z panem prezydentem Andrzejem Wnukiem wymieniać poglądy merytoryczne w kwestiach finansowych. Ja będę podtrzymywał swoje zdanie i otwarcie mówię państwu, że w 2023 roku dokładaliśmy do oświaty 57 milionów złotych. Panie prezydencie, możemy to sprawdzić, nie ma problemu. Natomiast szanowni państwo, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt, bo ja lubię też się opierać na faktach, tak jak i pan prezydent. A mianowicie pan prezydent mówił ostatnio o miejscach pracy w Centrum Obsługi Operacji przy PKO BP.
wskazywał nam, że tam jest 200 miejsc pracy. Ja o to ustaliłem, tam jest 106 miejsc pracy. Podobnie jest w zakresie cyberbezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jest kilkanaście miejsc pracy. Jeżeli tutaj pan prezydent chce powiedzieć, że w apelacji lubelskiej, no to oczywiście możemy do tego nawiązać, że w apelacji lubelskiej jest więcej. Natomiast w samym Zamościu tych miejsc pracy jest zdecydowanie mniej niż pan prezydent mówi. Ale to tak na marginesie. Oczywiście wracając do kwestii samorządowych, bo mi się czas kończy i współpracy z Akademią Zamojską, zawsze wspieraliśmy jako radni miasta organ ten stanowiący i kontrolny właśnie samorząd i studencki i samorząd akademicki. To my jako radni zdecydowaliśmy o przekazaniu budynku dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która obecnie jest w posiadaniu Akademii Zamojskiej. Ja mam nadzieję, że jako już były co prawda doradca ministra edukacji, następne pokolenie, następni doradcy będą zabiegać o zwiększenie tej bazy dydaktycznej dla uczelni, ale także o nowe technologie dla studentów, o których mówiłem przed chwilą, bo to jest kwestia prestiżu tej uczelni. Oczywiście tutaj prosiłbym bardzo też Senat Akademicki o przyjrzenie się na nowe kierunki kształcenia związane właśnie z cyberbezpieczeństwem wojskowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i pan Sławomir Zawiślak. Szanowni Państwo, na pewno Państwo wiecie, że jako osoba publiczna udowodniłem, że zależy mi na tym, żeby w Zamościu była wyższa uczelnia, która prężnie będzie działać, kształcić młodzież w dobrych kierunkach. Założyliśmy między innymi z panem rektorem Skrzydlewskim, ze świętej pamięci Marią Gmys, innymi społecznikami, kreatywnymi osobami, społeczny komitet, który się zajął tym tematem, a w 2021 roku byłem posłem wnioskodawcą i sprawozdawcą projektu ustawy przygotowanego i zebrałem podpisy ze mnie i Ministerstwo Edukacji, który to projekt przeszedł przez Sejm i przez Senat. I cieszę się bardzo, że nasza uczelnia obok uczelni w Gorzowie Wielkopolskiej może się teraz rozwijać na wyższym poziomie niż inne Akademie Umiejętności, też ważne uczelnie w naszym terenie, systemie edukacyjnym, nauki, ale Akademia Zamojska jest dla mnie bardzo istotna i bardzo ważna. W związku z tym zgadzam się z tymi postulatami, że należałoby pomóc Akademii Zamojskiej w lokalizacji powstaniu miasteczka akademickiego. To na pewno będzie przyciągało studentów. Uważam też, że są ważne te darmowe przejazdy, można o tym rozmawiać, aczkolwiek to koszt nie jest pewnie i dla miasta duży. Cieszę się, że pan prezydent nie zaprzeczył, że z biletów jest tylko miasto pozyskuje 2 miliony złotych do przejazdów. Natomiast promocja uczelni jak najbardziej, ale rozwinięta w kierunku takim, żeby wspólnie z Akademią Zamojską ściągnąć może do Zamościa, mówiłem o tym wcześniej, młodzież polonijną, żeby polonusi tutaj chcieli kształcić swoją młodzież, może znalazłyby się wtedy pieniądze na ten pałac. Generalnie w perspektywie czasu, gdyby można było, to ewentualnie przekazania właściwego budynku Akademii Zamojskiej dla uczelni. No i oczywiście kontakt z mieszkańcami, szczególnie ze środowiskami przedsiębiorców w 2021 roku, w końcu tegoż roku, jako Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamościa złożyliśmy razem z organizacjami przedsiębiorców z Zamościa wniosek o to, żeby kierunki zawodowe powstały w naszej uczelni. Przedsiębiorcy chcieli pomagać w praktykach i stażach kierunkowych, chcieli tego ufundowania specjalnych stypendiów dla najzdolniejszych uczniów pod warunkiem, że będą tutaj uczyli się w Akademii Zamojskiej, chcą wspierać projekty prorozwojowe. I ostatni temat, wspieranie powstałego Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem. Ten instytut powinien być w Zamościu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy tą rundę pytań, ale przed nami myślę, że jeszcze bardziej atrakcyjna, bo to będą pytania właśnie od publiczności. Na pytania będą odpowiadać wszyscy kandydaci, więc pytania muszą być tak skonstruowane, skierowane, by każdy z kandydatów mógł zabrać głos i no, to powinno być bardziej pytanie ogólne. Każdy z kandydatów będzie miał po jednej minucie na odpowiedź. Pytanie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Już widzę pierwsza dłoń się tutaj została podniesiona, więc za chwileczkę panu udzielimy głosu. I zawsze na wstępie prosiłbym państwa o przedstawienie tak, żebyśmy po prostu nie byli anonimowi przy zadawaniu pytań. I widziałem, że pan tutaj pierwszy zabrał. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj dyskutować o tak ważnych sprawach. Myślę, że przyszli nasi kandydaci
na prezydenta miasta Zamościa przedstawili wiele problemów. Ale, proszę Państwa, nasze społeczeństwo w Zamościu oczekuje trochę więcej lepszego bytu i lepszego życia, lepszych warunków bytowych, i o niektórych tutaj mówiliście. Ale również, proszę Państwa, powinno nam zależeć na większym prestiżu miasta Zamościa. A żeby tak się stało, to niestety trzeba kompleksowo podchodzić do tych wszystkich spraw. Myśmy dzisiaj to poruszyli zaledwie kilka spraw. Więc dlatego chciałbym zapytać, czy panowie, którzy, czy pani przyszła prezydent, czy panowie, jeżeli już będzie powołana Rada Miasta, zechce się zgodzić, a jednocześnie trzeba byłoby przyjąć wniosek o strategię rozwoju gospodarczego i nie tylko rozwoju gospodarczego, ale konkretną strategię rozwoju miasta Zamościa i w przyszłości tutaj regionu. Wydaje mi się, że w strategii, jeżeli będzie zawarte, będą te wszystkie problemy, to ktoś się włączy, kto będzie bardzo zainteresowany w poszczególnych działach gospodarki. Dziękuję bardzo. Z tego co wiem, to taka strategia jest opracowana na przyszłe lata. Natomiast to, co ja podkreślałam od samego początku, chcielibyśmy doprowadzić, mówię ja i nasi kandydaci na radnych, do tego, aby Zamościowi przywrócić rzeczywiście tę rangę miasta, którą posiadał kiedyś. Żeby Zamość znaczył więcej na mapie regionu, ale także na mapie Polski. I między innymi działając w tym kierunku, ja na pewno będę szukała wszelkich możliwych kontaktów, współpracy, pozyskiwania środków, realizowania projektów rządowych, projektów przewidzianych przez wojewodę do tego, aby rozwijać te wszystkie obszary miasta, które dzisiaj wskazywaliśmy jako kluczowe bądź problematyczne. Uważam, że jest to obowiązkiem każdego prezydenta miasta. Jest to obowiązkiem radnych, którzy podchodzą w sposób odpowiedzialny do swojej funkcji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, cieszę się, że zauważyliśmy, że takie strategie istnieją w mieście Zamość. Radni na ten temat dyskutują na sesjach, a my działamy, wprowadzamy te strategie w życie. Dzięki temu w Zamościu, w którym jest no, druga pod względem wielkości liczba mieszkańców, jest tak naprawdę najwięcej w województwie lubelskim miejsc pracy wśród miast tej wielkości. Mamy ponad 24 tysiące miejsc pracy. Dla porównania taki hełm to jest ponad 19 tysięcy miejsc pracy, więc tutaj możemy powiedzieć, że jesteśmy pewnego rodzaju centrum gospodarczym, tak samo jak jesteśmy centrum kulturalnym. Zamość jest na drugim miejscu w Polsce po Sopocie, jeśli chodzi o wydatki na głowę mieszkańca na kulturę. Co możemy jeszcze zrobić? Przede wszystkim musimy stworzyć wszystko, żeby nie przeszkadzać przedsiębiorcom, żeby im wspierać w tych działaniach, które oni robią na rzecz rozwoju naszego miasta i to robimy. Podstrefa gospodarcza, Szanowni Państwo, jest praktycznie w całości zapełniona i to jest też dobry kierunek, który wybraliśmy. Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezydent już podkreślał tutaj, jako organ wykonawczy i podlegli mu pracownicy przygotował taką strategię rozwoju społeczno-gospodarczego i pytanie tutaj kierowane do nas przez Pana jest, no, możemy tylko potwierdzić, że taka strategia jest. Szanowni Państwo, ta strategia jest dedykowana do wielu grup zawodowych i społecznych, także i dla młodych osób, także i dla seniorów. Co jakiś czas może być modyfikowana i konsultowana z Państwem, tak i zapraszamy do tych konsultacji. Oczywiście strategia obejmuje wsparcie biznesu, wsparcie rozwoju już podstrefy ekonomicznej, wsparcie edukacji, nauki, wsparcie społeczeństwa w każdym zakresie, wsparcie seniorów, o czym mówiliśmy przed chwilą. Także zapraszam ewentualnie do przyszłego udziału w sesjach Rady Miasta i zabierania głosu w tym temacie. Dziękuję. Oczywiście, że taka promocja miasta by bardzo pomogła w jego rozwoju. W związku z tym jestem za tym, żeby
ją realizować poprzez modyfikację także strategii rozwoju miasta, ponieważ dużo rzeczy się w międzyczasie dzieje i powinniśmy na to reagować, ale do tego też potrzebna jest pewna atmosfera, bo przy takiej pracy, no tutaj słyszę często jako parlamentarzysta od mieszkańców, że troszeczkę w Radzie Miasta za bardzo iskrzy między panem prezydentem a radą. Nie wiem, kto jest winny. Oczywiście byłem świadkiem też bardzo wielkiej dysputy publicznej w kwestii ustanowienia Akademii Zamojskiej. Tutaj niektórzy kandydaci, którzy teraz startują, wylewali różne zarzuty, że to będzie zły ruch dla miasta Zamościa, że będzie to tragedia. Było bardzo mi ciężko na komisjach przekonać posłów, żeby za tą ustawą zagłosowali. Bardzo lepiej przeszła ustawa o Gorzowie Wielkopolskim. Jedna z dwóch uczelni jest w formule akademickiej. W związku z tym postawy na współpracę. Jestem za tym, żeby współpracować z wszystkimi dla dobra miasta Zamościa. Szanowni Państwo, strategia jest faktycznie opracowana, dosyć długo nad nią dyskutowaliśmy, ale może kilka słów o tej współpracy Rady Miasta z organem wykonawczym, prezydentem. Szanowni Państwo, to jest tak, że jeżeli radni coś uchwalą, to zadaniem prezydenta jest to wykonać tę uchwałę. Wiele takich uchwał niestety nie było wykonywanych. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że jeżeli spotykaliśmy się wszyscy radni, wszyscy ponad podziałami, ustalaliśmy, w którą stronę idziemy, czy będziemy głosować nad uchwałą o emisji obligacji, przypuśćmy 50 milionów zadłużenia, jeżeli coś ustaliliśmy i taka miała być decyzja podjęta, a gdy przychodzimy na sesję, część radnych, nie będę mówił jakich, głowy spuszczone mają w dół i głosują inaczej niż to, co zostało ustalone. I szanowni Państwo, konsekwencją tej niezgody przy współpracy organ wykonawczy, uchwałodawczy jest właśnie te 256 milionów zadłużenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie, widzę tutaj pan Franciszek Josik. Szanowni Państwo, kandydaci na prezydenta wiele mówili, żeby zatrzymać ludzi młodych w Zamościu, potrzebne jest stawianie na rozwój budownictwa. W Zamościu budownictwo deweloperskie i patodeweloperskie rozwija się dobrze. Na tas leży całkowicie budownictwo, ale choćby te komunalne i socjalne. Dlatego moje pytanie do kandydatów jest, co zamierzają zrobić, aby te tanie mieszkania, czy w SIM-ie, czy w TBS-ie, ruszyły z kopyta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przez ostatnie 9 lat zbudowaliśmy w Zamościu 40 mieszkań socjalnych, komunalnych przy ulicy Lisakuli. Oddaliśmy do użytku również 70 mieszkań przy ulicy Chłodnej, TBS-owskich i to był realny wkład w rozwój rynku mieszkaniowego w Zamościu. Natomiast tutaj też śpieszę poinformować, że w ubiegłym tygodniu wydaliśmy pozwolenie na budowę, jeśli chodzi o blok TBS-u przy ulicy Wyszyńskiego, bo niestety Rada Miasta nie chciała zgodzić się na to, żeby te bloki były większe, żeby więcej można tam było zbudować mieszkań, więc zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wydaliśmy pozwolenie na budowę i będziemy budować kolejny blok z 40 bodajże 7 mieszkaniami. Mamy również gotowy projekt przy ulicy Sikorskiego, projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i będziemy w tym roku szukać pieniędzy zewnętrznych, żeby ten blok postawić, żeby kolejne mieszkania komunalne w mieście powstawały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Agdański. Szanowni Państwo, tu Pan Prezydent podkreślił, że to Rada Miasta się nie zgadza na budowę kolejnych mieszkań. Niestety, no, ja po raz kolejny już zwracam uwagę Panu Prezydentowi, że nie wszyscy radni są za tym, żeby nie budować tych mieszkań. Jestem za tym, żeby te mieszkania powstawały, tak? I mamy coraz więcej osób związanych z wojskiem, prawie 3000 osób. Oni potrzebują tych mieszkań. Rzeczywiście tutaj niektórzy radni blokują na przykład inwestycje deweloperskie związane z PR-budem, ale mają do tego demokratyczne prawo, tak? Natomiast czy przestrzegają prawa w tym zakresie, to już nie będę o tym głośno mówił, to już każdego podejście i sumienie radnego do tego typu rozwiązania. My jako komitet proponujemy 200 mieszkań komunalnych razem w przyszłość, 200 mieszkań związanych z TBS-em i chciałbym powołać społeczną agencję najmu, tak, w oparciu, gdzie samorząd jest pośrednikiem pomiędzy właśnie wynajmującym, a ubiegającym się o takie mieszkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Zawiślak. Temat mieszkań jest bardzo istotny dla mieszkańców, ale też dla młodych, którzy też opuszczają
nasze miasto z powodu braku mieszkań. Natomiast powiem w ten sposób, no 110 mieszkań przez ostatnie lata to jest całkiem sporo, ale z drugiej strony mam pytanie do radnych, do pana prezydenta. Dlaczego przez 6 lat właśnie nie ruszył temat 40 lokali na Sikorskiego? Dlaczego TBS jest następne 6 lat na Wyszyńskiego, na 120 mieszkań inwestycja ugrzęzła? Czy nie można przyspieszyć uzbrojenie na osiedlu, bo nie za to, że terenu po to, żeby tam powstało bardzo dużo mieszkań, ewentualnie też ten kampus miejski. No te 8 lat, czy ten ostatni okres, wydaje mi się, nie został w pełni wykorzystany i myślę, że powinniśmy tutaj przyspieszyć zdecydowanie. Są możliwości, możemy się o to postarać, bo gdy pójdzie sygnał taki, że mamy tutaj tę ofertę dla mieszkańców, także dla młodych, to będzie może być też ten atut pokazujący, że wspólnie razem potrafimy coś zrobić dobrego dla nas. Dziękuję bardzo i pan Rafał Zwolak. Szanowni Państwo, jak usłyszałem temat Mieszkania Plus, to na początku się cieszyłem, pomyślałem sobie tak, 6 bloków, będą mieszkańcy, młodzi ludzie, tak jak wy, tacy jak wy, będą mieli mieszkania, tanie mieszkania. I co się działo? Obiecywali ludziom, młodym ludziom mieszkania za 1200 zł. Robili badania, sprawdzali zarobki, musiały dwie osoby pracować, te osoby, które składały te wnioski, zarobki musiały mieć wysokie. I co się stało? Stało się tak, że z tego 1000-1200 zł ci ludzie młodzi płacą po 3000. Czy takich oni mieszkań oczekiwali? Absolutnie nie. To było oszustwo. Niestety cofnąć tego czasu już nie możemy. Trzeba iść do przodu. TBS. Szanowni Państwo, dlaczego Rada Miasta nie chciała się zgodzić na to? A w jaki sposób działka została przekazywana? Do czego doszło? Ile lat to trwa? Można było o tym opowiadać długo. Szanowni Państwo, błonie za to, że tereny wschodnie, przecież można zrobić komasację terenów wschodnich, tam jest 200 hektarów i budować, nie ma na co czekać. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Jaczyńska. Dlaczego mówimy o społecznej inicjatywie mieszkaniowej? Między innymi dlatego, że daje ona możliwość zawiązania spółek z innymi gminami przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jest to, myślę, istotne z punktu widzenia między innymi gruntów, jakimi dysponuje Zamość pod zabudowę mieszkalną. Takie spółki są zawiązywane na Zamojszczyźnie, funkcjonują i sprawdzają się. To jest jedna rzecz. Po drugie, SIM-y mogą między innymi nabywać budynki, które do tej pory nie były budynkami mieszkalnymi, ale które można przystosować na potrzeby mieszkalnictwa. Można je rozbudować, nadbudować. I to jest też jakby taki jeszcze jeden obszar pokazujący szerszy wachlarz działalności. Ważne jest to, że dochody, które SIM-y będą uzyskiwały ze swojej działalności, mogą być przeznaczone jedynie na cele statutowe. I to jest też taka, moim zdaniem, sprawiedliwość społeczna i atut tego programu. Dziękuję bardzo. Widziałem tutaj pan właśnie... Dzień dobry, nazywam się Andrzej Bondyra, jestem kandydatem na radnego Rady Miasta Zamość. Mieszkam od 33 lat na Nowym Mieście. Zamość przez ostatnie lata rozwinął nam się, chodzi o infrastrukturę drogową przede wszystkim, perełkę, Akademię Zamojską i Kościół Franciszkanów. Natomiast Nowe Miasto pod względem infrastruktury troszeczkę zostało zaniedbane. Ja posiadam media społecznościowe, Kochane Roztocze, Kochana Polska. Nakręciłem filmiki po prostu. Wiadomo, pieniądze są rzeczą najważniejszą, więc mam pytanie, czy jest w planach obecnego pana prezydenta, jeśli zostanie prezydentem, jakieś pieniądze na te prace? A państwa, czy macie pomysł, żeby po prostu tą infrastrukturę na Nowym Mieście polepszyć? Dziękuję. Czy mógłby pan sprecyzować, jaką? Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście tutaj, jeżeli wpłyną środki z KPO, na które miasto naprawdę czeka, a mam nadzieję, że takie środki finansowe wpłyną zewnętrzne,
to ta infrastruktura zostanie poprawiona. Ja mam też takie z mojej wizji przekonanie, że powinniśmy dokonać modernizacji samego rynku na Nowym Mieście, tak, i to moje przekonanie już wynikało z dyskusji z panem prezydentem Marcinem Zamoyskim, bo te kwarty, które pozostały nam, one są, no delikatnie mówiąc, źle zagospodarowane. Mieszkańcy oczekują przestrzeni zieleni, przestrzeni gastronomicznych, ale także odpowiednich warunków pracy dla osób, które tam sprzedają i warzywa, i owoce, i inne powiedzmy tak, produkty spożywcze. I to jest podstawa do tego, żeby infrastruktura ta na Nowym Mieście się poprawiła. Pan Sławomir Zawiślak. Dobrze jest, że mieszkańcy poszczególnych dzielnic widzą swoje potrzeby. Był taki czas, że publicznie wypowiadałem się co do polityki miasta, gdzie inwestowano tylko i wyłącznie przede wszystkim w Starówkę, uważając, że trzeba wszystkie osiedla dofinansowywać. Teraz nie zmieniam zdania. Trzeba tak samo widzieć wszystkie rejony miasta i także osiedle Zamojskiego. Ja tutaj uczestniczyłem, co prawda, z pozycji parlamentarzysty w tych wszystkich staraniach o pozyskanie pieniędzy na drogi lokalne, ale też pamiętam dawno, dawno temu, jeżeli chodzi o osiedle Jana Zamojskiego, nieżyjącego już niestety pana prezesa Jana Sadło, też gdy przyszedł do mnie i było trzeba pozyskać pieniądze zewnętrzne na to osiedle. Byliśmy w Warszawie i formalnie pozyskaliśmy pieniądze na tą infrastrukturę osiedlową. W związku z tym te cele na pewno będą także przeze mnie realizowane, bo miasto to jest cały organizm i trzeba zauważyć potrzeby wszystkich mieszkańców, wszystkich dzielnic, a rzeczywiście na Nowym Mieście jest tych potrzeb jeszcze całkiem sporo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Rafał Zwolak. Szanowni Państwo, plan budowy i przebudowy dróg został uchwalony przez Radę Miasta i to jest świętość. To czy ktokolwiek będzie prezydentem, którykolwiek z kandydatów, ten plan musi być zrealizowany i będzie zrealizowany. Co innego, to są środki. Środki, których tak naprawdę w budżecie miasta niestety może nie być. To jest największy problem, ale też liczę na środki z KPO i tak naprawdę tutaj na tej sali jest dwóch kandydatów, którzy tak naprawdę najbliżej mają do posłów z obecnego rządu i będziemy się do nich uśmiechali, będziemy prosili, żeby te środki największe do Zamościa przyciągać. Dziękuję. Jest na sali nawet jeden, widzę, poseł, pokazuje głową, że tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Jaczyńska, tak, nie proszę będę bardzo. Powtarzała już tego, co powiedzieli moi przedmówcy, czyli o planie inwestycji, remontów, dróg i tak dalej w obrębie Nowego Miasta. Z mojej perspektywy Nowe Miasto jest rzeczywiście jedną z najmniej zadbanych części naszego miasta. A Nowe Miasto jest bliskie mojemu sercu, bo tam mieszkali moi dziadkowie. Ja tam spędziłam wiele lat swojego dzieciństwa. Na Nowym Mieście powstało nam nowe osiedle przy ulicy Młyńskiej w stronę Nadrzecznej. I to jest osiedle, w którym mieszkają głównie młodzi ludzie. To jest osiedle, w którym, miejmy nadzieję, będzie się pojawiało coraz więcej dzieci. Uważam, że trzeba spojrzeć też na inne potrzeby pojawiającej się takiej przestrzeni, jakieś miejsca właśnie, które dadzą możliwość spędzania wolnego czasu ludziom tam mieszkającym, rodzinnie na przykład, jakiś klub, w którym będzie można prowadzić działalność kulturalną, może kolejne przedszkole miejskie, które będzie także odpowiadało potrzebom tych młodych ludzi. I na to samo pytanie odpowiada pan Andrzej Wnuk. Dziękuję bardzo. Nowe Miasto to przede wszystkim oczywiście główne ulice, które wyremontowaliśmy w ostatnich latach. Ulica Reja, ulica Hrubieszowska. W tej chwili rozpoczynamy przebudowę ulicy Lwowskiej, ulica Partyzantów. To są drogi, które robiliśmy, szanowni państwo, dlatego, że w wielu tych ulicach, tak jak i na innych osiedlach, na ulicy Szczebrzeskiej czy osiedle Planty, nie miały kanalizacji burzowej. W mojej pierwszej kadencji wykonaliśmy ponad 60 dróg osiedlowych, w drugiej kadencji prawie 30 głównych, dlatego właśnie, żeby poprawić retencje na tych obszarach i żeby skanalizować te główne drogi, ale także poprawić oczywiście przy okazji ich jakość. Więc w programie, który zaproponowałem Radzie, są oczywiście remonty w następnej kadencji.
prawie 90 ulic osiedlowych kosztem 250 milionów złotych i my wiemy, jak to zrobić, bo tyle po 250 milionów wydawaliśmy na nasze programy. Jesteśmy w stanie pozyskać te pieniądze i zrobić te remonty. Dlatego zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo oczywiście przykładali się do tych wyborów, ale przede wszystkim głosowali na tych, którzy robią drogi. Dziękuję bardzo. I tutaj widziałem, że Pan także zgłaszał akces do zadania pytania. I później Dzień dobry Państwu, Fabian Turczanik. Ja mam jedno konkretne pytanie. Odrobinę poruszyliście Państwo, szanowni kandydaci, temat bezpieczeństwa, ale chodzi mi o bezpieczeństwo inne. Jesteśmy sąsiadem kraju, w którym trwa konflikt. Chciałbym usłyszeć konkretne Państwa propozycje, jak zabezpieczycie obywateli naszego miasta pod względem bezpieczeństwa, jeśli dojdzie do eskalacji, a niestety śmiem twierdzić, że możemy tego się doczekać w najbliższym czasie. Jakie macie konkretne pomysły na zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom? Jako pierwszy odpowiada pan słowo, Mirek Zawiślak. No temat bardzo istotny, ale oczywiście za ten temat odpowiada państwo polskie, które funkcjonuje w różnych agendach, także w Ministerstwie Obrony Narodowej. I tutaj w kontekście swoim to mogę powiedzieć, że ja myślę, że udowodniłem w czasie swojej działalności publicznej jako poseł na Sejm, że byłem zatroskany bardzo mocno i w skutecznej działalności przyczyniłem się do rozwoju garnizonu zamojskiego Wojska Polskiego, poczynając od WOG-u, Wojskowego Oddziału Gospodarczego, który tu w Zamościu posadowiony daje nie tylko miejsca pracy, ale taką logistykę wojskową i też prestiż wojskowy. Przyszły nowe etaty także żołnierzy. Ten garnizon zamojski się rozwija, 18 pułk przeciwlotniczy, inne jednostki i ten silny zamojski garnizon może być tym elementem odstraszającym. No i oczywiście kwestia tego zabezpieczenia działalności miasta powinno szukać pieniędzy na schrony, powinno szukać na inwestycje, które rzeczywiście mogą te schrony zastąpić, a jednocześnie służyć mieszkańcom, czyli parkingi podziemne i tak dalej. I tu jest ten wkład taki nasz samorządowy do tej działalności państwa. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Zwolak. Pan zapytał o bezpieczeństwo innych. Rozumiem, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Zamościa i to jest bardzo ważny temat. Myślę, że to ostatnio na ostatniej sesji Rady Miasta poruszaliśmy ten temat. I szanowni Państwo, faktycznie jedna bomba w Hrubieszowie, niedawno w Tomaszowie. Coś wylatuje, no mieszkańcy są niepewni. Dlatego ja ostatnio w mediach społecznościowych napisałem takiego obszernego posta, oczywiście nikogo nie strasząc, tylko w mojej ocenie mieszkańcy powinni wiedzieć, gdzie te schrony się znajdują, powinni znać lokalizację. Aplikację faktycznie otwierałem, zainstalowałem taką aplikację, ona pokazuje, gdzie te schrony są, ale szanowni Państwo, przypuśćmy, ja mieszkam na osiedlu Powiatowa, tam są zlokalizowane dwa schrony, ale wiem od mieszkańców, że w tych schronach, wiecie co Państwo jest? Są rowery i różna graciarnia. Widziałem to na własne oczy, więc tak być nie powinno. Te lokalizacje tych kilkunastu schronów powinny być już załatwione. I w programie oczywiście zawarłem ten punkt, aby współpracować z rządem w temacie budowy. Dziękuję bardzo. I pani Agnieszka Jaczyńska. Oczywiście przegląd całej tej infrastruktury, którą posiadamy i która może nam służyć w razie zagrożenia bezpośredniego i ataku. Po drugie, to jest kwestia planu zachowania miasta, służb miasta w sytuacji kryzysowej, skoordynowania działań takich służb jak policja, straż miejska, pogotowie, oddziały ratownicze, medycy i tak dalej. To jest kwestia zabezpieczenia podstawowych produktów, które są również potrzebne w sytuacji ekstremalnej, czyli leki, opatrunki, żywność, środki higieny, tak żeby przynajmniej w krótkim czasie miasto było w stanie funkcjonować i wspomagać swoich mieszkańców. I edukacja, uczenie odpowiedzialnych, bezpiecznych zachowań, tego żeby po prostu zwykły człowiek wiedział, jak ma się zachować w sytuacji, kiedy na przykład wybrzmiewa w mieście alarm wzywający do tego, że trzeba się na przykład schronić. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Wnuk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, obowiązkiem każdego samorządu, także naszym, jest opracowanie specjalnego planu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Co roku go aktualizujemy w porozumieniu z wojewodą i zapraszam panią dyrektor, z przyjemnością udostępnię ten program.
udostępnię ten program, szanowni państwo, bo za niektóre rzeczy, o których mówiła pani dyrektor, odpowiadają określone jednostki, na przykład za zabezpieczenie medyczne, szpitale, i my mamy w tym zakresie współpracę. Natomiast rzeczywiście największym problemem są schrony. My co roku robimy na miarę swoich skromnych możliwości finansowych remonty i przeglądy tych schronów. Natomiast trzeba budować parkingi podziemne. Dobrze, gdyby powstał ten tunel, on miałby prawie 5 kilometrów. Z odpowiednią infrastrukturą byłby w stanie pomieścić spokojnie mieszkańców Zamościa w sytuacji zagrożenia. Zobaczcie państwo na Ukrainie, co się dzieje w Kijowie. Ludzie chronią się właśnie w parkingach podziemnych, w takich zaaranżowanych schronach, bo żadne państwo poza Szwajcarią nie będzie stać na to, żeby budować schrony dla wszystkich obywateli. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, odpowiadając na pana zapytanie, ja powiem wprost, że system edukacji. Edukacja to podstawa. I żeby każdy, i młodszy, i starszy mieszkaniec miasta miał wiedzę, gdzie się udać, do jakiego obiektu, do jakiego schronu, żeby zabezpieczyć swoje życie i zdrowie. Pamiętacie państwo przewodów i skutki tragiczne, które spotkały dwóch mieszkańców tamtej miejscowości. I szanowni państwo, oprócz tego ten monitoring powinien, związany ze schronami, powinien być dedykowany zarządzaniu kryzysowemu. I to zarządzanie kryzysowe jako wydział powinno być odpowiedzialne jako komórka organizacyjna za poszczególne elementy funkcjonowania tego programu. A z tego co wiem, to głównym beneficjentem programu związanego ze schronami i bezpieczeństwem obywateli jest odpowiedzialna Państwowa Straż Pożarna. I to ona powinna zabierać tutaj główny głos w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przed nami ostatnie pytanie pytanie do naszych kandydatów na prezydenta miasta Zamość. Chyba pani. Dzień dobry, Sebastian Kawałko. Ja pracuję między innymi dla takiej fundacji Leading Cities. Żeby nie usłyszeć słowa globalne, pan poseł nie lubi, to wspieramy miasta na całym świecie. Może teraz będzie lepiej. Może teraz będzie troszkę lepiej. Proszę państwa, to może ja na początek chciałbym takie pomocnicze pytanie, ilu na sali jest studentów, jakbym mógł poprosić o rękę w górę, to bym bardzo był wdzięczny. Do tego zmierzam, proszę jakby dać mi chwilę. Jakby. Słuchałem państwa debaty, słuchałem debaty wcześniejszej, państwa programu, wypowiedzi. Jakby powtarza się jedno słowo, rozwój. Jakby ten rozwój, z mojej opinii, to szczerze mówiąc nie wiem, jaki ten Zamość będzie za 5 lat. I jakby tutaj, patrząc na miasto, w którym największymi pracodawcami jest Urząd Miasta i Szpital, no to zastanawiamy się, jakie są perspektywy. Trochę słyszałem dużo o tym, jak będziemy budować infrastrukturę, budować ulice. No to jest jakby coś, co jest jakby podstawową rzeczą. Natomiast jeśli mówimy, że chcemy więcej od tego miasta, to ja od państwa troszkę więcej oczekuję, że państwo powiecie, myślę, że wszyscy tutaj na sali, czy w internecie też by trochę oczekiwali, że państwo jednak jakieś konkrety przedstawicie. Dla przykładu tutaj 4 miliony, to jest bardzo ciekawa liczba. To jest ile osób jest potrzebnych dzisiaj w cyberbezpieczeństwie na przykład. A mamy taką jedną spółkę, to właśnie pan poseł tutaj mocno zabiegał przez wiele lat, żeby się dowiedzieć, jak ta spółka się rozwija. Jestem zaskoczony, że trochę nie pociągnęliśmy tego tematu. Nawet jeśli ta spółka uciekłaby z naszego miasta, to ludzie, którzy by tutaj zostali, mieliby... Pytanie będzie bardzo krótkie i konkretne, jeśli już byśmy na pewno je zadali. Mówię o tych szansach, które tutaj są. Moje pytanie jest takie, jak państwo, którzy tutaj słyszeliśmy to słowo rozwój wiele razy, co jest tym głównym kołem zamachowym Zamościa dla państwa? Czym państwo chcecie ten rozwój napędzić, żebyśmy gdzieś doszli dalej za 5 lat, jak sprawić, że ci ludzie tutaj, studenci,
będziemy budować społeczność, a nie infrastrukturę. W mieście nie potrzeba. Ja reprezentowałem inwestorów wielu i nikt nie pyta o infrastrukturę. Dzisiaj wszyscy pytają o społeczność, o kompetencje, o ludzi, więc myślę, że poproszę jakby troszkę, żebyście się Państwo wypowiedzieli w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Jedno z najlepszych pytań, jakie dzisiaj usłyszałem, ale jeszcze wcześniej do pana posła, pana prezydenta, na temat tych schronów. Panie prezydencie, to każdy wie, że coś takiego jest w urzędzie, ale kto z państwa wie, że jest jakiś system opracowany? Kto z państwa wie, że są jakieś schrony? Przynajmniej ja, z moich znajomych nikt nie wie. Dyrektor mówi, że wie, ale podejrzewam, że większość nie wie. Tak jest. I odpowiadając na to pytanie, no mamy dwie branże, turystykę i przedsiębiorczość. Pierwsza branża turystyka, na którą oczywiście stawiamy już od dawna. Co możemy zrobić? My musimy zatrzymać turystę na więcej niż jeden dzień. Ja tutaj, każdy prezydent, który obejmuje to stanowisko, próbuje to zrobić. Prezydent Wnuk też próbował to zrobić. Oczywiście rozmawiam teraz z przewodnikami. Oni mówią, że ten ruch turystyczny zmniejszył się w tej chwili, więc musimy zatrzymać turystę na dłużej niż jeden dzień. Proponowałem w swoim programie punkt tak zwany termy zamojskie. Jest szansa, żeby to zrobić i nie mam więcej czasu. Ja tutaj bym chciała powiedzieć o dwóch obszarach, bo wspomniał pan o zasobach ludzkich, o budowaniu społeczeństwa, wspólnoty. To jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy miasta identyfikowali się z tym miastem, żeby identyfikowali się z kierunkami jego rozwoju, które władze miasta proponują. Ja chciałabym, żebyśmy zaktywizowali naszą społeczność, społeczeństwo obywatelskie. Chciałabym, żeby miasto potrafiło i umiało z mieszkańcami rozmawiać, konsultować, uzgadniać. Widzę w tym sens, głęboki sens w tym widzę. A po drugie, stawianie właśnie na to, co może być atutem naszego miasta, ale wypracowanie systemu, który spowoduje, że wyciągniemy z tego jak najwięcej. I na pewno tutaj turystyka, która powinna być biznesem, ale skoordynowana. Właściwa promocja miasta, bo moim zdaniem my nie mamy właściwej promocji miasta, jeżeli chodzi o to, żeby Zamość pokazać jako miasto, do którego można chociażby przyjechać na kilka dni i dostać zintegrowaną propozycję turystyczną. Odpowiadając bezpośrednio na pytanie, jakie widzę Zamość, jak wygląda rozwój, to samorząd odpowiada właśnie głównie za infrastrukturę. Oczywiście wszyscy kandydaci mają rację, że budujmy wspólnotę, ale o to, szanowni państwo, się nie martwię, dlatego że mamy w mieście naprawdę wspaniałe stowarzyszenia, NGOsy, wszystkie grupy, które działają na rzecz rozwoju tego miasta i wystarczy im tylko nie przeszkadzać, pomagać, nie przeszkadzać i to robimy. Natomiast co do infrastruktury, szanowni państwo, miasto przez ostatnie lata wyremontowało wszystkie szkoły podstawowe. Mamy farmy fotowoltaiczne na większości obiektów. W dwóch szkołach mamy pompy ciepła gruntowe. Mamy naprawdę nowoczesne rozwiązania. Rozwijamy też transport, drogi, nowe autobusy elektryczne 14, za chwileczkę 14 kolejnych aplikujemy. To będzie powodowało, że ludzie będą chcieli w Zamościu mieszkać i tu się osiedlać. I sam fakt, że Zamość w ostatnich latach przeskoczył Chełm w ilości mieszkańców i przeskoczył również w ilości osób pracujących, pokazuje, że w tą stronę musimy iść po prostu. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Zagdański. Szanowni Państwo, rozwój, czyli inaczej mówiąc, pozyskiwanie środków zewnętrznych dla miasta, o czym już wspominałem, poprzez KPO. To jest główny taki element napędzający rozwój miasta, ale także poszerzenie granic miasta dla przyszłych inwestorów. Jeżeli my tych granic nie powiększymy, a mamy tylko 10 hektarów tak naprawdę jeszcze do zagospodarowania w przestrzeni specjalnej po strefie ekonomicznej, to inwestorzy do nas nie przyjdą i się nie pojawią. Mam nadzieję, że w końcu także zostanie zbudowana nasza ESKA, tak zwana droga krajowa, która będzie przyciągała tutaj inwestorów. Oczywiście moim zadaniem jako prezydenta będzie na pewno praca na szczeblu ministerialnym, bo to w ministerstwach, poszczególnych ministerstwach można pozyskiwać te środki zewnętrzne. Oczywiście rozmawiając jeszcze z biznesem, można zaznaczyć jedno, że biznes potrzebuje wykształconych pracowników, czyli stawiamy na branżową edukację. Dziękuję.
Szanowni Państwo, rozwiązania na rozwój mamy w swoich programach wyborczych, czy przedstawiliśmy to w wypowiedziach publicznych. Ja powiem tak, znam wiele miast tego typu, jak Zamość Wielkości, które się świetnie rozwijają, lepiej rozwijają. Znam wiele regionów, które się świetnie rozwijają, typu Podkarpacie, które przegoniło Lubelszczyznę swego czasu. Co trzeba, żeby lepiej się rozwijać? Potrzebna jest mądra, zgodna we współpracy władza, która kreuje projekty. Potrzebna jest naprawdę rozmowa ze społeczeństwem obywatelskim. Ludzie mają dużo dobrych pomysłów, chcą je, żeby były one realizowane. Jest też oczywiście potrzebna zgodna współpraca z tymi wszystkimi osobami publicznymi i urzędami rządowymi czy samorządowymi, typu sejmik, która będzie współpracą taką, że jedziemy nie pojedynczo, tylko idziemy w grupie, żeby o cel nasz walczyć. Bo było za wiele przykładów, gdzie była szarpanina pojedyncza, S-17, panie Zagdański, już jest w budowie. O tym by mógł powiedzieć jeden pracownik generalnej dyrekcji, jak pracowaliśmy ciężko, żeby ona była. Można robić efekty, ale we wspólnej pracy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i tym samym wyczerpaliśmy pulę pytań zadanych przez publiczność. Ustaliliśmy 5 pytań. Będzie właśnie od Państwa pochodziło. Było 5 pytań. Drodzy Państwo, ja myślę, że tu już była uzgodnienia już były z komitetami, więc proszę uszanować również te uzgodnienia i czas nas tutaj wszystkich. Szanowni Państwo, myślę, że w kuluarach będzie możliwość jeszcze rozmowy. Dobiega końca nasza debata i tak jak Państwu zapowiadałem, na zakończenie będziemy prosić kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Zamość o podsumowanie naszej debaty, jak również chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego warto oddać głos właśnie na danego kandydata. Jako pierwszy rozpocznie pan Rafał Zwolak. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Zamościa, za 2 tygodnie, 7 kwietnia, jest święto demokracji, w którym może uczestniczyć każdy z Państwa, który posiada prawo wyborcze. Jeżeli będziecie Państwo oddawali swój głos przy urnie wyborczej, zastanówcie się, jakiego chcielibyście miasta, jakiego miasta oczekujecie. Pomyślcie, jakiego miasta chcielibyście dla Was, dla Waszych dzieci i dla Waszych wnuków. Możecie wziąć sprawy w swoje ręce. Czy chcielibyście miasta sterowanego przez polityków? Czy chcecie miasta, w którym konkursy na dyrektorów i prezesów spółek miejskich wygrywają ludzie z kompetencjami, czy koledzy i koleżanki? Szanowni Państwo, nie należę do żadnej partii politycznej. Nie mam nad sobą żadnych szefów i nikomu nie muszę się odpłacać. Jeżeli wybierzecie mnie i moich kandydatów na radnych miejskich, to Szanowni Państwo, obiecuję Wam miasta uczciwego i takiego, które będzie się dla Was rozwijało. Dziękuję. I zapraszam do urn wyborczych i głosowanie na mój komitet KWW Rafała Zwolaka. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Zawiślak. Szanowni Państwo, kandyduję na urząd prezydenta miasta Zamościa, zachęcony przez mieszkańców, którzy doceniają moją dotychczasową pracę na rzecz rozwoju regionu, oczywiście miasta Zamościa. Mają wiedzę, że mam dużo wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje państwo polskie czy samorząd. Pamiętają, że zawsze w mojej działalności kierowałem się dobrem publicznym i też miałem świetny, dobry kontakt z mieszkańcami. Dzisiaj wszyscy kandydujący na urząd, obiegający się o reelekcję, mówią, że wszystko zbudowali, zrobili. Zapominają o tym, że budżet państwa dał im pieniądze, że sejmiki dały im pieniądze, że rady miasta też głosowały bardzo ważne prorozwojowe inicjatywy. Ja o tym pamiętam i w związku z tym chcę współpracować z tymi wszystkimi organami, począwszy od kolegów radnych, koleżanek radnych, też ludźmi, którzy są w sejmikach czy w instytucjach publicznych rządowych, wspierany przez kreatywnych radnych, którzy w moim komitecie wyborczym są, myślę, że są obecni w innych komitetach, którzy mają pomysły na rozwój miasta Zamościa, chcą funkcjonować i myślę, że razem w wspólnej, zgodnej pracy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Zapraszam i proszę o głos. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Zagdański. Szanowni Państwo, jako jedyny tak naprawdę niezależny kandydat na urząd prezydenta miasta Zamościa, właśnie oczekiwałem tego uśmiechu, bo rzeczywiście tutaj pan Rafał Zwolak ma wsparcie pana posła Ćwika z 2050, pan poseł wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość, pan Andrzej Wnuk ma wsparcie Prawa i Sprawiedliwości.
Pani Jaczyńska ma wsparcie. Pani Jaczyńska ma wsparcie Platformy Obywatelskiej. Pan poseł reprezentuje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem kandydatem bezpartyjnym i autonomicznie niezależnym. I szanowni państwo, ja prosiłbym o jeden tylko, prosiłbym o głos, nie przeszkadzanie, panie Kazimierzu, i chciałbym powiedzieć jedno, że idę jako kandydat na urząd prezydenta miasta Zamościa z sercem. I z tym sercem, proszę państwa, chciałbym przekonać mieszkańców do siebie i do mojego komitetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, moi kontrkandydaci to naprawdę fajni ludzie, na pewno bardzo mili. Na pewno realizują się w tym, co robią i to jest niesamowite. Natomiast wybory samorządowe, wybory na prezydenta to niestety nie jest zabawa. To jest ciężka praca, 5 lat ciężkiej pracy, gdzie trzeba realizować swój program. Ja swój program realizuję bardzo dobrze. Niezależna Fundacja Wolności z Lublina mówi, że jestem wśród tych samorządowców, którzy dotrzymują słowa. 87% zrealizowanych obietnic to jest najlepsze miejsce w województwie lubelskim spośród prezydentów. I ja obiecuję państwu, że jeśli państwo mnie wybierzecie, to ten program, który przedstawiłem, 10 punktów, nie 94, nie 100, ale 10 punktów zrealizuję po to, żeby Zamość był lepszym miastem. Nie czas na naukę, nie czas na wybieranie kandydatów, którzy stawiają na różnego rodzaju niesprawdzone rozwiązania. Te wybory naprawdę są bardzo ważne. Zagłosujcie na sprawdzoną opcję. Dziękuję bardzo. Drodzy mieszkańcy Zamościa, ja przede wszystkim apeluję, żebyście poszli do tych wyborów, dlatego że możecie 7 kwietnia zadecydować o swoim najbliższym otoczeniu. Ja startuję w tych wyborach z poparciem prawie wszystkich sił politycznych koalicji 15 października. Platformy Obywatelskiej, Ludowców, Lewicy i Inicjatywy Polskiej. I upatruję w tym, proszę państwa, rzeczywistej szansy dla Zamościa i dla sprawnego funkcjonowania przyszłego samorządu ze względu na to, że gwarantuje nam to dobrą, aktywną współpracę zarówno z czynnikami województwa, jak i czynnikami rządowymi. Proszę państwa, proszę o głosy na naszych radnych, proszę o głosy, które spowodują, że będziemy mogli zrealizować nasze hasło wyborcze. Zamość zasługuje na więcej. Szanowni państwo, dziękujemy bardzo serdecznie za uczestnictwo w debacie przedwyborczej z udziałem kandydatów na prezydenta miasta Zamość. Dziękujemy uczestnikom debaty w osobach pani Agnieszka Jaczyńska. Pan Andrzej Wnuk. Dziękuję bardzo. Zamość do przodu. Pan Dariusz Zagdański. Dziękuję bardzo i życzę państwu wesołych świąt. Pan Sławomir Zawiślak. Współpraca, rozwój i dbałość o wartości. I pan Rafał Zwolak. Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich internautów, którzy byli razem z nami na kanale YouTube Akademii Zamojskiej. Dziękujemy państwu za przybycie, za włączenie się, również za pytania, które padły. Życzymy najlepszych świąt, zdrowych i radosnych. Tak jest. Wszystkim tym, którzy przygotowali tę debatę, także za tą koordynację i za współpracę. Oczywiście z ramienia Akademii Zamojskiej dziękujemy panu rektorowi Pawłowi Skrzydlewskiemu, profesorowi i rektorowi Akademii Zamojskiej. Jest również z nami profesor Ryszard Skrzyniarz, prorektor do spraw nauki i współpracy za granicą. Dziękujemy również za obecność. Jeszcze raz przypominamy, padła tu data 7 kwietnia. Zapraszamy do urn, zapraszamy do głosowania. Mam nadzieję, że nasza debata pomogła państwu w zdecydowaniu, na kogo głosować, na kogo oddać głos w zbliżających się wyborach samorządowych. Ja dziękuję ze swojej strony. Życzę wszystkiego dobrego, spokojnych, zdrowych świąt. Dziękujemy bardzo.